Witamy, za moment ruszy oczywiście pierwsza z siedmiu kolejek 16 sezonu ESL Mistrzostw Polski. Jestem Michał Wachir-Kudliński. Ja Dominik Nerointegrate Dąbrowski i na pewno czekamy z niecierpliwością ogromną już na te wielkie emocje, które bardzo niedługo przed nami. Witamy bardzo serdecznie też i telewidzów, którzy właśnie do nas dołączyli. Michał, to będą na pewno niesamowite 7 kolejek przed nami, ale to, co czeka nas później, będzie jeszcze większe. No i też na pewno cieszy to, że mamy niesamowite drużyny razem z nami właśnie tutaj. Poprzedni sezon też można powiedzieć, że przyniósł troszeczkę zaskoczeń i był na pewno ekscytujący, ale teraz będzie jeszcze lepiej. Tak jest. Jeśli dobrze liczyłem, około 60 drużyn walczyło o to, żeby znaleźć się wśród tej ósemki, którą zaraz zobaczymy. I powiem szczerze, mamy tutaj wielkich nieobecnych, drużyny, które naprawdę otarły się o awans, ale gdzieś się minęły, gdzieś Bambuski, gdzieś Delusion Team White, klasyfikacja punktowa ich nie potraktowała dobrze. Mamy tutaj wielkich nieobecnych, ale te drużyny, które tutaj są, w każdym stopniu zasłużyły, żeby walczyć oczywiście czołowe miejsca w tej tabeli. I oczywiście zaczniemy od meczu Illuminar Gaming, który jest tutaj na szczycie. Jestem ciekaw, przez ile kolejek na szczycie pozostanie, czy w ogóle chociaż, czy na koniec właściwie jutrzejszego dnia będziemy mogli ich tam zobaczyć, ponieważ oczywiście podejmą iBlue DPX. No i oczywiście team same mordeczki, Proxima Gaming, Delusion Team, Team Ascent, Biłe Team DPD, oczywiście kurierzy jak zawsze gdzieś w tych polskich rozgrywkach się mają, Fake Team, Proxima Gaming, Delusion Team Black, ci, którzy gdzieś tam bronią honoru Delusion Team, podczas gdy Dywizja White odpadła i się, bądźmy szczerzy, rozpadła. Jestem bardzo ciekawy oczywiście tych rozgrywek. Walka jest o 80 tysięcy złotych. Spora pula nagród oczywiście, część zostanie rozdzielona online, część oczywiście podczas rozgrywek finały w Katowicach w maju. Więc każdy jak najbardziej ma szansę o tę pulę nagród powalczyć. Ja też troszeczkę dłużej pozostałbym przy Team Ascent. Ci ostatnio w Katowicach udowodnili, że jeszcze żyją, że jeszcze są w stanie walczyć i że wcale nie są tymi dziadkami, jeszcze emerytami, gdzie czasami ich tam tak podpisujemy. I oni na pewno mają tę żądzę krwi. Mówimy tutaj o Illuminar Gaming, ale i Szata Maga cały czas za nimi, cały czas gdzieś tam im dmucha po plecach, pokazują, że są, że będą walczyli. No i tutaj pojawiają się też wątpliwości w związku z Szatą Maga, że ci pojawili się na polskim podwórku, mieli je totalnie zdominować, mieli być jedyną opozycją dla Illuminar Gaming, a nie udaje się ich strącić jeszcze z piedestału. I teraz pytanie, czy potrzeba troszeczkę więcej nad tym popracować, czy trzeba rozwinąć swoją chemię w drużynie, czy też może jeszcze nieco nad umiejętnościami indywidualnymi gdzieś tam popatrzeć? Czy to jest limit tego, co Szata Maga może osiągnąć? Zobaczmy na dzisiejsze spotkania. Cieszę się, że powiedziałeś o tym Ascent, ponieważ oni mają gdzieś tam rewanż. Znaczy, inaczej. Lepiej, bardziej fair powiedzieć, że Fake Team ma rewanż ewentualnie przed sobą za nieudany ćwierćfinał Pucharu Polski Cybersport, gdzie Ascent wtedy jeszcze jako DPD, jeśli dobrze kojarzę, pokonali ich 2-0. Illuminar Gaming i tutaj iBlue DPX, Digital Paradox, marka, która gdzieś się przy tych polskich ligach pojawia regularnie. Oni chyba nie mieli jeszcze okazji się zmierzyć, ponieważ Illuminar Gaming oczywiście jako zwycięzcy ostatnich Mistrzostw Polski dostali już zaproszenie do SLMP, podobnie jak i Team Same Mordeczki, gdzieś tam spadkobiercy Pompa Team, którzy byli w finale, więc te dwie drużyny dostali zaproszenie. Pozostałe dwie, Team Ascent i Team Szata Maga, po prostu uzbierały najwięcej punktów kwalifikacyjnych, od razu weszli. I mamy te cztery drużyny i można w teorii postawić kreskę, bo wszyscy nazywali ich top 4 Polski. Illuminar Gaming, Szata Maga, Team Ascent i Team Same Mordeczki. Różne turnieje sprawdziły, że nie do końca jest to aksjomat polskiej sceny, ponieważ Team Same Mordeczki, porażka na Delusion Team White, porażka na Delusion Team Black, Team Ascent miewał naprawdę wątpliwe serie, przegrali na TSM, które sami pokazali słabość, a Szata Maga, jak powiedziałeś nie tak dawno, że nie pokazują aż takiej dominacji, na którą może my fani liczyliśmy, a Illuminar Gaming, mimo że zwyciężają i to jest, staje się powoli regułą, to pokazali również wiele, wiele słabości. Więc tak, ta kreska chciałoby się postawić grubą, ona jest tak naprawdę cienka. I patrzymy na drużyny, które mogą ją przekroczyć. Fake Team, drużyna, która od dłuższego czasu współpracuje w swoim składzie. Proxima Gaming, gdzieś tam stary Sneaky Foxes, które grali w poprzednich ESL Mistrzostwach Polski, ich główny trzon pozostał. Delusion Team Black, oczywiście
taki nowy fenomen pobili, wielkie zwycięstwa na różne potężne drużyny w Polsce i oczywiście Digital Paradox, którzy nabyli skład NRAX Esports i to jest drużyna, o której ja dużo opowiadałem podczas komentowania serii turniejów kwalifikacyjnych, że to jest drużyna, która może nie zajmowali pierwszego miejsca w kwalifikacjach, może nie zajmowali drugiego, trzeciego, ale czwarte owszem, gdzieś tam ósme, gdzieś ćwierćfinał, gdzieś półfinałach, regularnie się pojawili, tych punktów dużo zebrali i wejście do w barażach było pewnym 2-0. Osobiście uważam, że to jest bardzo ciekawa drużyna, dostają wielkie wyzwanie na start, ale czemu by nie zaskoczyć Illuminar teraz, kiedy ci są nieprzygotowani jeszcze? Jak najbardziej. Ja też z tym się zgodzę. Oglądałem ich jeszcze przy kwalifikacjach do Pucharu Polski Cybersport również i tam pokazywali się z naprawdę dobrej strony, więc liczę na to, że i tutaj udowodnią, że warto było i organizacji w nich zainwestować i też walczyć przede wszystkim o ten dostęp do czołowych polskich turniejów już dosyć długo. Ale wspominałeś o IHG, o ich błędach popełnianych gdzieś w niektórych seriach, że są te możliwości zdjęcia ich z czołówki Polski. Jednak wydaje mi się, że też patrząc i kontrastując ten 16 pomiędzy 15 sezonem SL Mistrzostw Polski, to i tak są wyraźne różnice między tym IHG obecnym, a tym, które było wcześniej. Chociaż z drugiej strony też, patrząc na wielki finał przeciwko Pompa Team, można się śmiać troszeczkę z błędów popełnianych w samych pikach i banach. Na przykład ta Lulu, ten Ezreal w dżungli, które zupełnie nie wypaliły, a Tabasco miał podobno na nie jakiś plan. Od tamtego momentu nie widzimy tego typu pików, nie widzimy takiego ryzyka podejmowanego. Nie bawią się już przeciwnikiem, a bardziej właśnie są skupieni na celu i dążą po swoje. Dokładnie. Będziemy dużo jeszcze mówili o drużynach. I wiesz co najbardziej? Lubię obecnie oczywiście w SL Mistrzostwach Polski, że to jest format jednak ligowy. Mamy 7 kolejek. Każda z 8 drużyn zmierzy się na pozostałe w formacie best of three. A więc co tydzień będziemy przypominać historię, ich przeszłość, ich teraźniejszość. Będziemy zestawiać ze sobą rezultaty i na podstawie tego gdzieś wyrokować przyszłość, robić jakieś predykcje. Więc będzie dużo czasu nawet podczas tej mapy. Ich może być 2 lub 3, jeśli chodzi o serię Illuminar Gaming kontra Delusion, Digital Paradox. I na spokojnie, bo mamy również oczywiście patch 8.5, patch, na którym grane są aktualnie playoffy we wszystkich ligach świata. I o nich trzeba tu porozmawiać, bo mamy piki i bany, jesteśmy właściwie już ich połowie i już widać takie naleciałości na ostatniej aktualizacji. Zaka, Olafa trzeba wykluczyć. Skarner bardzo popularny. Ryze nadal utrzymuje swój priorytet. Caitlyn, poważny marksman. Tristana, mimo nerfów, okazały się one zbyt słabe. I Orianna również nas w żaden sposób nie dziwi, więc to wszystko ma sens. Jeszcze dorzucę, że jeden z banów pominąłeś, bo Galio też po bardzo niedawnych nerwach, ale jednak zaskarpił sobie pana właśnie w tym pojedynku. Wciąż jest fantastyczny. Właśnie. Nadal gdzieś tam się trzyma, te nerfy nie uderzyły go aż tak mocno, ale z drugiej strony mieliśmy w patchu 8.4 postać, która zupełnie zniknęła. Zoe została znerwiona do ziemi, więc widać te też różnice pomiędzy czempionami. Są dwa czempiony, które są równie ważne dla profesjonalnych zawodników, a jednak jeden znika całkowicie z piedestału, a drugi cały czas się trzyma. To prawda, w sensie Zoe właśnie w 8.5, dobrze ją nadmieniłeś, bo jestem pewien, że pewnie gracze tutaj mogą ją wyciągnąć, chociażby Sebastian Robak, który był fenomenalny na niej i jego sukces na Zoe wywodził się z tego, że wiesz, oraz tu lubił grać nią zawiadacko, szalać, próbować swoich szans, niekoniecznie one-shotować ludzi. A więc te atrybuty związane z jej mobilnością pozostały, niektóre zostały wręcz wzmocnione i potencjał do niszczenia ludzi na jedno combo usunięty, ale to nie jest powód, dla którego Sebastian Robak był zainteresowany tą postacią. Zoe na pewno nie zobaczymy, tutaj mamy Ryza kontra Orianna, Sejuani zbanowana, podobnie jak i Gnar. Thresh, co ciekawe, lekki powrót, oczywiście supporta, którego chcesz widzieć przeciwko Janie. No i Gangplank na sam koniec, bo Gangplank znerfiony, w Europie wręcz zapomniany, ale na przykład w Ameryce non-stop się pojawia na górnej alei, albo gdzieś w pikach, albo gdzieś w banach. Tutaj pojawił się jako ostatnie wykluczenie Illuminar Gaming. Potrzebujemy jeszcze zobaczyć obu top lanerów oraz z prawej strony supporta. Z lewej nie mamy junglera jeszcze i tych junglerów jest mało trochę. Zdecydowanie właśnie ten support też dla mnie jest interesujący. Janna jednak jest postacią bardzo kruchą, bardzo wątłą. Jeśli jest się w stanie ją zdominować, to ta będzie miała niesamowite problemy, ale przede wszystkim tutaj drużyna IHG skupia się na tym zasięgu, na bezpieczeństwie właśnie wraz z Caitlyn. Co ciekawe, gdzieś tutaj pokazują nam Swaina i będzie on też wybrany. Kto jak to, ale ja powinienem powiedzieć o nim na samym początku, mówić o patchu 8.5, ale oczywiście
Patrz, buffy wzmocnienia z 8-3 były za małe, w 8-4 niewystarczające, ale w 8-5 mam wrażenie aż nadto. Wzmocniona została każda umiejętność Swaina, czy to jakieś tam małe takie jakościowe poprawki, typu żeby tank nie blokował zasysania tego zdrowia stojąc po prostu przed carry, czy też mamy sytuację, gdzie po prostu liczby są powiększone, zasięg Vision of the Empire i nagle twoje W da się trafić, twoje Never Move, twoje E, również łatwiej tutaj uchwycić rywala. Swain jest fantastycznym wyborem zarówno na środkową, jak i przede wszystkim na górną linię, więc spodziewałem się, że jeśli nie zostanie wykluczony, zostanie wybrany. Moja ulubiona postać, bardzo cieszę się, że zobaczę go na Summoner's Rift. Była nami pokazywana przez chwileczkę, szybka zmiana na Lulu, ale jednak wraca Trymbi do tej postaci i zobaczymy Tristana razem z nami na dolnej alei. I wracając jeszcze do tego, co mówiłeś, brakuje nam junglera po stronie HG, troszeczkę junglerów brakuje, ale kto jak kto... Tabasco potrafi sobie poradzić w sytuacji, gdzie tych junglerów brakuje. Jego champion pool na pewno jest już dosyć obszerny i cały czas nad tym pracuje. Też i postaci, gdzie nawet eksperci wypowiadali się, że raczej Tabasco nie będzie na nich kładł rąk, które nie pasują zupełnie do jego stylu gry. Też je pokazywał. Camille w dżungli też się pojawiała z jego strony, więc on potrafi naprawdę zrobić coś z niczego. To prawda. I Jarvan był takim jednym z ostatnich popularnych wyborów, który został, bo zabrane Olaf, zabrane Skarner, zabrane Sejuani, więc Zac również wykluczony. Tym piątym na liście bardzo często jest Jarvan, ale tuż obok niego coraz częściej widzimy Nocturne. I dobrze wiemy, jakiej postaci używał Tabasco, kiedy oczywiście w barwach Team Kinguin awansowali do Challenger Series 3-0, robiąc nerw, kompletnie zaskakując wtedy wszystkich. I Nocturne jest teraz silniejszy, dostał ciekawe wzmocnienia, grał nim kontrakt z Golden Guardians, grał nim przede wszystkim Dardog dwukrotnie w Echo Fox. Jestem bardzo ciekaw, co tutaj, czy tutaj się przewinie nam Nocturne, zwłaszcza gdy tyle banów w dżungli się pojawia. Obie kompozycje są naprawdę takie uniwersalne, neutralne. Mamy strzelców o wielkim zasięgu, mamy kontrolnych magów, Ryze i Orianna, mamy wytrzymałe postacie w dżungli. Na górnej alei Swain kontra Cho'Gath, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Więc to jest największa różnica, bo jeszcze mamy tych dwóch defensywnych, wspierających supportów. Więc niemal lustrzane są te kompozycje. I teraz jestem po prostu ciekawy, skoro ta gra będzie oscylowała poza makro, to w takim razie trzeba po prostu oddać, że faworytem będzie to Illuminar, które mają właśnie słynną grę na mapie. Zdecydowanie. Zobaczymy, jak to będzie jednak wyglądało. Niespodzianki się zdarzają, jakieś zaskakujące decyzje. To ostatnio Illuminar Gaming jeszcze niedawno było w stanie zabijać Barona w mgle wojny, kiedy przeciwnik po prostu się tego nie spodziewał, gdzieś przez ścianę właśnie z kombinacją Caitlyn. Więc tak jak mówisz, w teorii powinno to faworyzować ich, ale też może będą nieco roztargnieni. Może nie będą aż tak skupieni na jeszcze pierwszą kolejkę, a może ich myśli skupione są na zupełnie innym turnieju, który też nadchodzi wielkimi krokami i po prostu nie będą zwracali aż tak ogromnej uwagi na Digital Paradox, więc tak jak mówiłeś, to jest najlepsza okazja, żeby szybko teraz spróbować wygrać właśnie na IHG, a to na pewno skupiłoby wzrok wielu na właśnie tę drużynę w Polsce. Wspomniałeś o tych turniejach, oczywiście węgierskie V4 nadchodzi. Dla Illuminar wielkie wyzwanie i do niego głównie się przygotowują. I wiesz, kiedy pytałem wczoraj taki szybciutki wywiad z Wowem, czyli asystentem Veggiego trenera Illuminar, czy w ogóle przygotowują się konkretnie pod Digital Paradox, czy po prostu rozwijają się ogólnie w kontekście węgierskiego turnieju, odpowiedział, no raczej to drugie. Ogólny rozwój, rozgryzamy patch 8.5, rozgryzamy, jakie Illuminar w tym patchu ma być. Na Digital Paradox, no po prostu zagramy swoje i zdziwiłbym się, gdybym usłyszał inną odpowiedź. Ale to oczywiście zawsze może być przewaga dla Digital Paradox. Oni prawdopodobnie konkretnie, specyficznie pod Illuminar się przygotowywali. Może ta kompozycja, wiesz, o ile w przypadku to, co wybrał Illuminar, to jest, domyślam się, coś uniwersalnego, coś, co w przypadku IHG będziemy przez najbliższe tygodnie też oglądać. Też nie zaskakuje. A jestem ciekawy, na ile to jest to, co widzimy Enrax Esports, czyli nowe Digital Paradox, a na ile to jest Digital Paradox przygotowane w The Best of Three na Illuminar Gaming, bo warto podkreślić, obie drużyny mają kilka wspólnych ciekawych cech. Na przykład słynna ta atmosfera pozytywna w Illuminar Gaming, że gracze się lubią, rozumieją. Dokładnie na to pierwsze zwrócił uwagę trener Nachowski, Kasper Merski, kiedy z nim rozmawiałem, trener Digital Paradox. Zapytałem, co jest gdzieś tam, jaka jest tożsamość tej drużyny. Mało osób znało Enrax, więc opowiedz mi o nich. On mówi: ja jestem tutaj tak włożony w tą drużynę jako trener, doszyty,
I czuję się, jakby oni znali, jak popatrzyłem na bootcampie, po paru godzinach, jakby od piaskownicy się znali tak naprawdę. Więc atmosfera jest fantastyczna u obu drużyn. A druga rzecz, o której wspomniałem, obie drużyny niedawno miały bootcamp, więc przygotowywały się nie tylko po to ESL Mistrzostwa Polski, ale na nadchodzące turnieje. I DPX przede wszystkim chcą mieć tu dobry start w pierwszej kolejce. Chociażby wygrana mapa na Illuminar jest realna i byłaby sukcesem. To dla wielu zresztą jest sukcesem. To dla wielu drużyn jest nawet i też być może limit stawiany, ta górna bariera właśnie w tych rozgrywkach, ale z drugiej strony wszyscy inni gdzieś tutaj będą równo mogli między sobą powalczyć. Raczej w ten sposób to wygląda. Illuminar Gaming też z jakiegoś powodu nie przejmuje się tymi lokalnymi drużynami aż tak bardzo. Wiedzą, że na każdą drużynę w Polsce są w stanie sobie poradzić, nie stresują się. Ja pamiętam, jak byliśmy jeszcze na finałach Pucharu Polski Cybersport, Wedzi gdzieś tam rzucał okiem, gdzieś podsłuchiwał troszeczkę rozmów Counter-Strike'owców, gdzie ta scena polska jest bardzo specyficzna, bo o wiele trudniej Polakom gra się na Polaków. Czują większy stres. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale właśnie są takie opinie, że zawodnik mówi, wygrałbym, gdyby oni nie byli Polakami. Gdyby oni nie byli na tej samej scenie, co my, na pewno byłoby mi na nich o wiele łatwiej. A Wedzi ma zupełnie inne podejście. Illuminar Gaming właśnie wychodzi z założenia, że muszą dominować polską scenę, żeby cokolwiek innego móc w ogóle na zewnątrz spróbować. Prawda. Tutaj polska scena, jedno można powiedzieć, z sezonu na sezon w przypadku League of Legends zalicza progres. Po raz pierwszy można powiedzieć, że pomijając szatę maga, każda z tych drużyn ma wsparcie pewnego rodzaju organizacji, prawda, albo jakiejś persony, która można powiedzieć jest twarzą, prawda? Więc przed tym mieliśmy dużo pojedyncze drużyny, które miały taką tożsamość, a reszta tak. To były po prostu składy, które zebrały się na kwalifikacje i wygrały, więc zostają i zagrają ligę. Tu już mamy naprawdę dumnie brzmiące nazwy i logotypy fantastycznie wyglądające, wsparcie i zaplecze trenerskie, jak i wsparcie organizacji medialne czy logistyczne, więc poziom będzie rósł. Poziom League of Legends też rośnie i kiedyś mieliśmy sytuację, gdzie były te dwie, trzy drużyny, które po prostu miażdżyły wszystkich, potem się biły między sobą i z reguły była ta pojedyncza, która po prostu robiła im bęcki 2-0, 2-0. Nie do końca wiem, czy to jest jeszcze prawda. Tak jak mieliśmy w CS-ie w pewnym momencie gdzieś tam dominujące Team Kingwi na polskiej scenie i tak dalej, nagle dałeś przykład tej gry. Analogicznie tutaj może okazać się, że nagle, mimo że na przykład mamy fenomenalne występy AGO, dwukrotnie przegrywają ważne spotkanie na Venatores. Gdzieś Pride potrafi się ugryźć Team Kingwin, Team Kingwin się odgryźć i tak dalej. Może zobaczymy czas, w którym po prostu będziemy mieli stawkę 8 drużyn, gdzieś tam zobaczymy ci, którzy oscylują w kierunku góry, gdzieś ci, którzy oscylują w kierunku dołu, ale to żadne bez Tofry nie będzie darmowe. Tak jak kiedyś mieliśmy wrażenie, że czasami takie się zdarzały. Tu każde best of three będzie wymagało wysiłku, przygotowania, a ich brak będzie karany prawdopodobnie porażką. Zdecydowanie. Jak najbardziej na to też gorąco czekam. Fajnie by było, gdyby reszta ekip w Polsce była w stanie się podciągnąć na ten wyższy poziom, a to też zdecydowanie podbiłoby wartość Polski na arenie międzynarodowej, która teraz zaczyna mieć ogromne znaczenie wraz ze zniesieniem Challenger Series. Tak. I po raz pierwszy w 2018 roku zapraszamy Was na Summoner's Rift. Pierwszy mecz pierwszej kolejki 16 sezonu ESL Mistrzostw Polski. I trzeba już od teraz, już od pierwszej minuty, już od pierwszej sekundy, no widać mówiąc o pierwszych sekundach aktywność ze strony Digital Paradox, walczyć, ponieważ obserwowaliśmy NA i Europę i zobaczyliśmy, ile dogrywek było lub mogło być ze względu na to, że tak naprawdę nie liczy się to, jak skończyłeś sezon, tylko jak cały sezon miałeś tak naprawdę. Wszystkie 9 tygodni się liczyły i były pewne drużyny, które miały na przykład Falstar typu Counter Logic Gaming i potem, że mimo mieli fantastyczny bieg w kierunku takiej wręcz desperackiej próby dostarania się do top 6, nie udało się, po prostu to brzemię przeszłych wyników było zbyt duże. Tak samo tutaj, mimo że z reguły wydaje się, że walka o playoffy powinna być pod koniec regularnego sezonu, nie. Liczy się od pierwszej mapy, ktoś może przegrać w siódmym tygodniu, bo nie dał rady w pierwszym i tak dalej, jeśli chodzi o tabelę wyników, więc na pewno skupienie od samego początku zobaczymy. Zdecydowanie i tym bardziej, tak jak mówisz, tę wartość ma element być może zaskoczenia dla eBlue Digital Paradox, właśnie na to też liczę, że być może taka jedna mapa zaskarbiona na IHG później może im pomóc w przypadku remisu z jakąś inną drużyną, bo trudno na pewno na IHG mapę będzie ugrać komukolwiek właśnie w tych rozgrywkach.
Zobaczymy. Wulajce na początku w malutkim niebezpieczeństwie. Piątka przeciwników podeszła na dolną aleję, próbując go zaskoczyć, ale to im zupełnie nie wyszło. A propos tego Nocturna, też jeszcze rozmyślałem w momencie, kiedy czekaliśmy na rozpoczęcie tej gry. Czy Nocturne z Ryzem też nie jest dodatkowo potężną tutaj kombinacją? Znaczy, ograniczenie przede wszystkim wzroku przeciwnikom jest przepotężne. Jest strasznie niedocenianym mechaniką. Tak. A właśnie ją Riot wzmocnił. Były 4 sekundy, teraz jest aż 6. 6 sekund to cała epoka w jednej walce drużynowej i po prostu poruszając się po omacku może zgubić dużo cennych informacji, w tym oczywiście Ryza, który po prostu cię kosi. Widzieliśmy inne kombinacje, widzieliśmy z Shenem, brzmi naturalnie, tak. Z Kassadinem również. Kassadin i Nocturne po prostu siadasz na przeciwnym Kerry, więc najczęściej do niego chcesz kogoś, kto po prostu będzie w stanie dorwać się za skórę do pary przeciwnemu strzelcowi, przeciwnemu magowi. Więc na takie na pewno kombinacje możemy oczywiście czekać. Warto też podkreślić, że QSS jest ostatnio popularny. QSS zrzuca to ograniczenie wizji. Warto pamiętać, jeśli jakiegoś powodu ktoś będzie chciał oczyścić sobie ekran, no to albo podkręci jasność w parametrach monitora, albo właśnie zakupi QSS-a. To drugie zgaduję, jest szybsze w trakcie walki. W każdym razie widzimy tutaj pushującą Janę i Caitlyn. I pewne rzeczy w League of Legends się nie zmieniają, mimo że są patche, są nowe sezony i nowe mechaniki, nie. Janna, Caitlyn, jeśli chcesz wygrać, auto wygrać wręcz linię, po prostu pójdź po ten duet i Woolite i Delort udowadniają czemu. Tak, i zdecydowanie Tristana na samym początku też jak najbardziej odkryta na tego typu ataki ze strony czy to Caitlyn, czy to Janny. Jej zasięg na w tym momencie nic tak naprawdę nie pozwala, no ale z czasem będzie się to robiło troszeczkę lepsze. Tylko pytanie, czy w takim momencie nie będzie nieco za późno. Już teraz mamy 10 creepów przewagi dla dolnej alei Illuminar Gaming. Sebex pod małym natarciem na środku, ale radzi sobie bezproblemowo. Ice Beasto tutaj niby puszuje przeciwnika, ale wydaje się, że Sinivac też w pewnym stopniu pod kontrolą ma tę górną aleję, a właśnie Swain na pewno bardzo mocno mnie ciekawi, bo widzę go, muszę przyznać, po raz pierwszy po tym wielkim miworku w poważniejszym spotkaniu. Jeśli jest Swain w grze, to wiedz, że spokojnie na pewno będę do niego wracał, jeśli chodzi o rozmowę. Na pewno na górnej linii jest dobrym matchupem tych wszystkich tanków typu Ornn, typu Cho'Gath. Po prostu idzie niczym stary Jayce, znaczy ogólnie Jayce. Po prostu stajesz przed minionami rywala i odcinasz go kompletnie od farmy, od złota, od doświadczenia. Tylko że nie przez pierwsze poziomy, gdzie Jayce jest silny od właściwie pierwszego. Tam Swain potrzebuje zaczekać na jakiś piąty, gdzie te trochę punktów się pojawi w Nevermove albo w Death Hands. Także te pierwsze poziomy nawet możemy spodziewać, że Sinivac może zapuszować rywala, co się właśnie dzieje. Ale później spodziewamy się, że to właśnie Swain przejmie kontrolę i jego ultimate jest po prostu niebezpieczny. Jeśli ci złapie w środku linii i nie będziesz miał szybko się przenieść pod wieżę, po prostu całe twoje życie z ciebie wyskrobie. Fru już musi się cofać do bazy na dolnej alei. Nawet blisko było, żeby Woolite z Delortem wymusili jakieś użycie czaru przywoływacza ze strony botlane'u. I Blue Digital Paradox, to na pewno boli, tym więcej straconych creepów i dodatkowo doświadczenia, co już nie jest aż tak łatwo odzyskać, to na pewno. I oczywiście wybór tutaj Tristany jest sympatyczny, bo podpierasz Woolite'owi jego słynną Tristanę, ale to nie jest tak, że innymi marksmenami nie potrafi zniszczyć linii. To jest wielki problem. Oj, oczywiście jeśli Tristana jest troszeczkę 20 creepów w plecy, da się to zaakceptować, bo ona ma fantastycznie powraca do gry ze względu na to, jak skaluje się w przyszłe etapy rozgrywki, ale z drugiej strony, jeśli już w 6 minucie to się dzieje, to ja się boję o 12, o 20. To jest coś, co nie może eskalować, a eskalować cały czas będzie prawdopodobnie na dobnej linii, dopóki Milch nie zareaguje. Najstarszy zawodnik tutaj w Digital Paradox, najbardziej też dojrzały, sugerował trener, więc na pewno nie stiltuje, gdzieś ta chłodna głowa pozostanie mimo niefortunnego startu i zobaczymy, czy będzie próbował naprawiać dolną linię, czy właściwie zostawi ją na pożarcie i spróbuje rozkręcić inną alejkę niż dolną. No właśnie, to też jest bardzo dobre pytanie. Póki co widzimy, że Tabasco stara mu się uprzykrzać życie w jego dżungli i nie zapowiada się na to, żeby Milch miał gankować, ale zdecydowanie najsilniejszy moment Skarnera to ten, w którym on osiąga swoją umiejętność ostateczną. Przy 6 poziomie doświadczenia na pewno będzie chciał jak najbardziej gankować, a tutaj łapie Delorda zupełnie odsuniętego od swojej drużyny i to będzie na pewno pierwsza krew dla Iglo Digital Paradoxa. Jeszcze próbują agresywnie gonić Woolite'a.
Ale proszę bardzo, nie tylko tutaj bardzo szybkie wejście z Karnera, który ma poziom przewagi nad Tabasco, warto zaznaczyć, ale również to, że pojawi się tutaj Hossie. On zgarnia zabójstwo, mimo że sam akurat dużego wkładu w to zabójstwo nie ma, ale sam fakt, że tutaj wyłapał nieprzygotowanego Sebexa, aż 4 osoby pojawiły się przy tej akcji i fantastycznie, bo jeszcze wyciągnęli flasha od Janet, to się da powtórzyć. W tym momencie Milsz mówi, jak wspomniałeś, wbija 6 poziom, zbiera umiejętność ostateczną, flash ulti w Janet. Delord może rozłożyć ręce bo i po chwili po prostu je podnieść z klawiatury, bo przez kilkanaście sekund będzie martwa, a to jest ten ultimate, o którym mówiłem. W takiej sytuacji lepiej się od pana Swaina odsunąć. No zdecydowanie to właśnie Sinivac też miał na myśli, ale Ice Beast stara się stworzyć sobie taką malutką bajkę bezpieczeństwa, stara się stworzyć malutką przewagę nad przeciwnym top lanerem. 15 creepów, to zmniejszy się do 10, ale na pewno już małą różnicą jest. I też tym bardziej to, co mówiłeś, że Evil Digital Paradox to zgrana paczka, że to jest drużyna, która się bardzo dobrze zna, która powinna dobrze ze sobą współpracować. To właśnie widzieliśmy przy tym zabójstwie. 4 osoby pojawiły się, ładnie się ze sobą dogadały i były w stanie uśmiercić Delorda. Na to czekamy na pewno wiele więcej razy w tym spotkaniu. Milsz zdecydowanie podchodzi na tę dolną aleję, ale bez użycia ultimate'u. Nie próbował flashować tak, jak sugerowałeś, a po prostu starał się z zaskoczenia gdzieś przeciwników ukąsić. To nie wyszło. Przy czym myślę, że miał tutaj, myślę, że po prostu zbyt się rozproszył, bo z jednej strony przyszedł tutaj z myślą o Delordzie, a wystawiony był Woolite, ale wydaje mi się, że brakło takiego zdecydowania. Mi się wydaje, że mógł spokojnie flash ulti w Delorda zrobić. Nawet jeśli nie masz zasięgu, Nami używa na ciebie umiejętności, na te 2 sekundy dostajesz ekstra prędkość poruszania się, którą Skarner uwielbia swoją drogą. Nadziewasz Delorda na żądło, bąbelek od Nami, koniec. Masz łatwe zabójstwo i wydaje mi się, że troszeczkę rozproszył się tym, jak blisko Woolite stał. Przez moment rozważał tak naprawdę, kogo zaatakować, ale do 3 razy sztuka tak naprawdę. Chociaż Woolite też nie jest nieśmiertelny, on również zużył błysk właśnie po tym agresywnym podejściu jeszcze przez przeciwników. Jest zapewne opcja na zabójstwo na AD Carry jest, a to na pewno jest bardziej atrakcyjne niż po prostu zdjęcie supporta, chociaż Nami skupia się właśnie na Delordzie i to on po raz kolejny powinien być martwy! I rzeczywiście jest. Milsz jednak też wyłapany zupełnie przez Tabasco. Tego się nie spodziewali. Szybkiej akcji. W odpowiedzi od IHG. Co robi Tabasco? Jeszcze agresywniej. Błysk przez bąbelek Nami i Trymbi wypłaci to wszystko swoją śmiercią. Akcja 1-2, ale na korzyść Illuminar Gaming, więc bardzo, bardzo ładna odpowiedź ich strony. Jeszcze do tego jednym zabójstwem cieszy się w tym momencie Woolite. Dodatkowa przewaga na dolnej alei. Tak, i widzimy już teraz, jak Kikumbi to jest BF Sword kontra zwykły sztylecik. Zobaczmy, podejść na środkową linię. Kompletnie unieruchomiony Hossie. Najpierw od Swaina, potem od Ryza. O, Devshand nie trafiony, ale Ice Beast to po prostu zagrywa ultimate. Chce być absolutnie pewny, że tutaj 300 sztuk złota wpadnie na jego konto. Dolna linia będzie wzięta. Caitlyn już wcześniej miała mnóstwo AD, a teraz jeszcze dodatkowa prędkość ataku ze sztandaru Jarvana, więc na wszystkich niemal frontach Illuminar tu zwycięża. Zresztą zobaczmy raz jeszcze. Na tej powtórce chcę tylko jedno docenić. Milsza, który nie użył ulti. Normalnie jest to akurat coś, co się nie powinno chwalić. Ale zobaczył, mamy killa, nie ma po co marnować umiejętności. Gdyby nie wejście Tabasco, może by się przydał ten ultimate, żeby na przykład wyciągnąć Caitlyn, ale za dużo po prostu wziął uderzeń zwierzę. Tak, i ten błysk też zupełnie zbardowany, później starał się uniknąć Tabasco, już zdecydowanie było za późno. No ale Tabasco niesamowicie zaskoczył przeciwników, Aqua Prison zupełnie nietrafione, Trymbi też musiał gdzieś tutaj być mocno zaskoczony przez to, a przede wszystkim to, że byli zgrupowani. Jarvan nadchodzi z kataklizmem, 2 postaci stoją obok siebie, nie ma łatwiejszego celu. No i gdzie jeszcze Tristana jest w stanie odskoczyć Rocket Jumpem, tam Nami już żadnej tego typu umiejętności mobilnej nie ma. Jeszcze Hossie będzie wyłapywany przez Tabasco, podchodzi do tego wszystkiego Sebex, wygląda na łatwe zabójstwo, ale też i Milsz razem z Trymbim gdzieś są w okolicy. Chociaż Delord też pomaga i to IHG chce przejąć kontrolę zupełną nad mapą, chcą zasiać strach w duszy przeciwnika i na razie wygląda na to, że wychodzi. Za duszy, Ice Beasto wyrywa jedną z ciała Cho'Gatha oczywiście. Każda kolejna czyni jego ultimate silniejszym, trochę przywraca mu życia w momencie, gdy ją zdobywa, ale no właśnie, tu jest dusza numer 2. Bardzo ładnie zagrywa tu Nevermove Ice Beasto, wyłapując Cho'Gatha raz za razem. Tutaj Sinivac również nieudana wymiana. Problem jest taki, że na Swaina też podchodzi zbyt blisko,
bo mechanika jego Q przypomina shotguna. Im więcej kul władujesz, tym większe obrażenie, więc nie chcesz podchodzić blisko, ale Cho'Gath inaczej tak naprawdę nie umie. Dolna linia ogarnięta przez Illuminar perfekcyjnie, wzięta tu wieża, wzięty smog, chociaż trzeba przyznać, od kiedy Cloud Drake dostał wzmocnienie i teraz daje ci prędkość nie tylko poza walką, ale również i w trakcie, jest o wiele silniejszym smokiem, to teraz Ocean jest zdecydowanie tym najsłabszym. Więc nie jest to wielkie zwycięstwo Illuminar. Kolejny natomiast może być już o wiele bardziej atrakcyjny. Przy okazji pewno zobaczymy jaki. No właśnie, w tym momencie widzieliśmy też Milsza po raz kolejny czekającego na dolnej alei. Rzeczywiście Woolite nieco się wychylał tam, bardzo agresywnie grając na Botany Blue Digital Paradox, ale też miał swoje wsparcie, więc w sumie nie można doświadczyć tutaj niebezpieczeństwa. Ale cały czas podkreślam to, że Skarner bardzo, bardzo skupia się na dolnej alei. Teraz a pytanie, i tak przegrali ją. Tak, teraz pytanie, czy jest to dobre, czy złe. Wygląda na to, że no nie jest to najlepsze. Caitlyn i tak w pewnym momencie musiała tę wieżę zgarnąć. Być może ta akcja za późno, w momencie już, kiedy Fru był niesamowicie do tyłu, chociaż ten stara się w tym momencie nadrabiać, tak jak widzimy, powoli zaczyna iść nieco lepiej. No i Nice Beast to pojawia się na dole, tak jak wspominałeś. Będzie wieża górna brana przez Woolite'a i Delorda. To jest typowa nasza Caitlyn. Wszystkie zewnętrzne struktury szybciutko powinny zostać zdjęte. Póki czas. Milsz nawet zagrywa tej ultimate. Łaska powinien się wycofać, więc... Żałuję, że tak lepiej tego nie skomunikowali. Gdyby tutaj od razu poszedł Shockwave po tym, może udałoby się to zabójstwo zrobić, ale też pamiętajmy, to jest tank Jarvan, jest bardzo wytrzymały. Więc troszeczkę zmarnowany ultimate, który no tyle Skarnerowi sławy przysporzył, prawda? Więc nie chcesz tej erki rzucać od tak. Illuminar czują się naprawdę pewnie. Zobacz, to jest po prostu Caitlyn w swoim naturalnym środowisku. Raz za razem osłabiająca struktury zewnętrzne rywala, tak jak wspomniałeś. Weźmie jeszcze creepy, weźmie wszystko tak naprawdę i zbić to na dolnej linii. Po prostu rośnie w siłę, idzie w ten najwolniejszy build Swaina, bo buildów widzieliśmy tyle, ile Swainów w ogóle. To jest chyba jeden z moich ulubionych aspektów tej postaci. Możesz dobrać na niego mnóstwo zestawów run, akurat najpopularniejszy jest Phase Rush, a buildów od groma jest. I tutaj decydujesz na ten wolniejszy, i Różdżka Wieków, i Łezka. Bardzo potem potężny się stajesz, ale oczywiście start masz adekwatnie powolny. Więc dla niego ten tempo gry wychodzi dobrze. Oj, nie potrzebujecie mnie, fantastycznie. Caitlyn radzi sobie wystarczająco dobrze. Świetnie, to ja będę na bocznej linii, będę rósł siłę, a wrócę silniejszy. Zdecydowanie i tego też muszą się obawiać gracze Digital Paradox. To będzie na pewno bolało, kiedy Ice Beast w końcu się pojawi. Wiemy też, że on lubi być tą bestią teamfightową, czy to na swoim gnarze, czy na jakiejkolwiek innej postaci. Po prostu wpada w teamfight i potrafi je dominować. Jest to bardzo uzdolniony zawodnik. Marcin Nobuda był uznawany za ten młody talent, popularny jakże bardzo w naszym sporcie. Dziękuję, że mówisz młody, bo jest moim rocznikiem. Idealnie. Co można powiedzieć? Oczywiście mogliśmy spodziewać się takiego obrotu spraw po pierwszych 15 minutach. Illuminar Gaming jest najlepszą polską drużyną. Digital Paradox oczywiście dopiero stawiają swoje kroki tutaj, w naszym środowisku. Ale przede wszystkim to są takie stąpy illuminarowe. Rzadko widzimy w dzisiejszych czasach, że wiesz, mają 50 zabójstw w 10 minucie. Bardziej po prostu ogrywają cię na mapie, biorą wszystkie wieże i mają kilka przemyślanych akcji zamiast 10 na po prostu hejnał. Na hejnał poszedł oczywiście tutaj Tabasco, ale co Munami może zrobić? Dookoła też jest Delord, co więcej Wojtek nie boi się zaryzykować. Tutaj akurat na wskroś moim słowom naprawdę zaszalał i mało brakowało, by zapłacić za to. Ale dosyć ciekawe też combo. EQ od razu błysk po to, żeby nie znaleźć się w niebezpieczeństwie, a tam właśnie czekał Scatter, więc też tutaj mamy, widzimy po flashu bez ultimate'a. Milsz na pewno próbował wykorzystać te błędy Illuminar Gaming, które zostały popełnione, ale są w stanie gracze IHG zniwelować, co też mi się podoba. Widać, że nie ryzykują niepotrzebnie na drużynę, którą teoretycznie mogą uznawać za słabszą, ale nie przeholowują, co... To, co mówiłem jeszcze w pikach i banach, jest kontrastem do IHG, które widzieliśmy jeszcze w poprzednim sezonie ESL Mistrzostw Polski, bo wtedy najprawdopodobniej przy takiej sytuacji stracili. No, to się czasami zdarza. Tutaj od razu wchodzą we kurto później i wykorzystaj fantastycznie Rift Heralda, mają już 4 ture i olbrzymią przewagę. 6000 złocie to jest naprawdę kontrolowane zwycięstwo i takie czasami jest najbardziej bolesne, bo kiedy po prostu zginąłeś 30 razy i
cię rozwalają. Może to boleć, może to wyglądać boleśnie, ale masz takie, okej, po prostu za dużo zginęliśmy, a tutaj po prostu widać, Illuminar są lepsi na tej mapie i bardzo dobrze przygotowani do tego best of three. Digital Paradox muszą szarpnąć nawet, ale zbytnie nie mają nawet jak. Postaci nie mają przedmiotów, a postaci bez przedmiotów raczej za dużo nie robią. Ten Shockwave zacny natomiast. Tak, tylko nie ma niczego, co mogłoby za tym podążyć. Dopiero co Fru i Trimby i Sylmiwak musieli się cofnąć, bo cały czas Woolite rzuca te autoataki przeciwników. Cały czas podbiera im troszeczkę punktów zdrowia. Za to nadchodzi na plecy Ice Beasto i tutaj follow-up już najprawdopodobniej by się pojawił, gdyby jakiś nieco... jakaś nieco lepsza inicjacja nastąpiła. 17 minuta gry. Ja wróciłbym jeszcze na chwileczkę do tej sytuacji, w której Milsz agresywnie wszedł na Tabasco i użył swojego ultimate'u, co kwestionowaliśmy. Wydaje mi się, że to wzięło się stąd, że po prostu Milsz pojawił się na bocie dwa razy i ani razu nie był w stanie dobrze tego ultimate'u użyć. Czuł presję, że w końcu coś musi swoją umiejętnością ostateczną osiągnąć. No i tak to po prostu wyszło, a teraz Ice Beasto radzi sobie jeszcze w sytuacji sam na trzech i Milsz może być martwy, będzie martwy! I cały czas jeszcze tutaj Ace Beasto miał chrapkę i na Hossiego, i na Trymbiego. Boli, to na pewno boli. Tak jest. Bardzo takie leniwe combo zagrało Digital Paradox. Brakowało w tym mocy i takiego przekonania. Kiedy jesteś skarnerem i prujesz na rywala, a jednocześnie masz taką zwątpioną minę, szybko to zostanie przeczytane, twoje ruchy nie będą dokładne. Jeśli chcesz przestraszyć przeciwnika właśnie tą zachłannością, tą pewnością siebie, której brakowało w tym zagraniu, nie był, widać było po ruchach Milsza, że nie jest pewien, czy mają tu zabójstwo, czy nie. I Swain jest jedną z tych postaci, która może po prostu 1 na 2, 1 na 3 robić. Zobaczcie, mimo że odizolowany od drużyny, radzi sobie fantastycznie 5 dusz gotowych, więc ten ultimate najpotężniejszy z możliwych. Tak, jeszcze miał się za chwileczkę pojawić Sebex, ale Ice Beasto jakby powiedział, nie potrzebuje swojego midlanera, dobił wcześniej junglera drużyny przeciwnej. No i tak to właśnie. I HG, które raczej woli się skupić także makro, raczej woli zgarniać wieże i unikać tych walk w wielu przypadkach, dostało darmowe zabójstwo. Prawda i to jest naprawdę dobra gra dla nich. W pewien sposób... jest pewien rodzaj presji na Illuminar Gaming w tym spotkaniu i byłem ciekawy, czy ten mechanizm wystąpi, bo jeśli by nie wygrali w sposób zdecydowany, a w zdecydowany sposób tutaj prawie biorą zabójstwo, to mogłyby się pojawić taki dyskomfort psychiczny przed V4, prawda? Więc oni chcą tutaj zwyciężyć w sposób kontrolowany, oni nie chcą ryzykować, oni chcą udowodnić, że są opanowani, przygotowani i skupieni. Więc tutaj... dla nich jest teraz najwyższym priorytetem domknąć grę skutecznie, dziś domknąć rozdział tej mapy, potencjalnie całego best of three w niedługim czasie. Na razie Digital Paradox, no po prostu mogą próbować grać na czas, mają postaci, które skalują, może jakiś potencjalny powrót jest na horyzoncie, ale on jest jeszcze, ten horyzont jest bardzo, bardzo daleko, a statek jeszcze na środku oceanu. Tak, zdecydowanie, jeszcze zerkam w ogóle na... Fru, ten nie ma żadnego większego przedmiotu skończonego póki co. I to naprawdę sprawia, że po prostu boję się o to, jak wygląda ekipa Blue Digital Paradox w tym momencie. W sensie musi zbudować statika, muszą przedłużyć grę, po prostu odpuszczowując miniony. Tym bardziej, że Baron jest wręcz nieunikniony na tym etapie, więc po prostu nawet nie kontynuuj tutaj budowy Infinity Edge, pójdź po statika, nie wiem. Orianna gdzieś tam naładowała już łezkę, jakaś ta tarcza, troszeczkę dodatkowych ability power się pojawiło, może to, ale... no muszą kombinować, muszą takich zasadek próbować, bo to jest jedyne, co im zostało. Ale może to zdecydowanie wyjść z... dobrze, że próbują, prawda? Tak, w sensie... ze Skarnerem, który może wyeliminować zupełnie jedną postać z walki, gdzieś odciągnąć. Z Cho'Gathem, który i tutaj nadchodzi... mała wątpliwość. Czy Cho'Gath właśnie ma się skupić na postaci, którą Skarner wyciągnie dla nich, żeby zacząć teamfight 5 na 4? Czy może skupić się właśnie na podebraniu tego Barona, który widać nieuchronnie nadchodzi? I podoba mi się, że Illuminar po prostu udzieli dom na Barona. To brzmi tak przewrotnie, ale... wszystko, kiedy przegrywasz, spodziewasz się, że rywale idą na Barona i po prostu liczysz na jakąś kradzież albo że kogoś wyłapiesz, więc grasz dookoła planu rywala. A kiedy Illuminar nie idzie na Barona, tylko się kręcą, Swain naciska na bota, ktoś naciska na topa, no to nie wiesz, co jest w ich głowach i powodujesz jeszcze większy mentlik u przegrywającej drużyny. Więc podoba mi się, że Illuminar się nie spieszy. Wiedzą, że mają go właściwie w kieszeni, kwestia egzekucji, a może przy okazji w tym mentliku rywali włapią jeszcze jeden błąd, jeszcze jedno zabójstwo zgarną i powiększą swoje szanse na zwycięstwo z 90 na niemal 100%. Ice Beasto też trzyma dematerializatory.
które wiemy, że są niesamowicie ważne w obecnej mecie i co ciekawe, nie ma ich po drugiej stronie, więc w przypadku, w którym HG zgarnia Barona, jeśli ktoś tutaj o ten baner by się pokusił, no to bardzo szybko doszłoby do końca tej gry. Mówiąc o szybkim końcu! No ten właśnie teraz nadchodzi Ice Beast, to znów się rozkręca, niemalże samodzielnie gdzieś tam pomaga troszeczkę ulać w obrażeniach, ale kiedy tylko swoje łapska ma na przeciwnikach Swain, to już widać jak bardzo niebezpieczny jest i być może niektórzy zawodnicy biorący udział w dzisiejszych rozgrywkach pomyślą o tym w najbliższym czasie, żeby tego Swaina jednak się pozbyć już w fazie draftu. No i Baron zgarnięty. Dwie postaci martwe po stronie Digital Paradox. Trzeba czekać na miniony. To jest malutki problem IHG, że troszeczkę ich to spowalnia. No ale pytanie, czy już teraz dążą po zwycięstwo, czy jeszcze będą chcieli się upewnić, że nic im tutaj nie przeszkodzi. Zagrają to po prostu bardzo rozważnie, bo widać naprawdę i obie drużyny na pewno zdają sobie z tego sprawę, że ta gra już wielkimi krokami dobiega końca, ale po prostu trzeba ją do najbliższego końca, bo HG ani nie może popełnić sobie tutaj żadnego błędu i Digital Paradox właśnie liczy na ten błąd, ale wiedzą, że raz ją się nie pojawi i po prostu będzie to takie dyplomatyczne czekanie przez kolejne najprawdopodobniej 5 minut do samego końca. Prawda? Podoba mi się pozycja Ulaita, jest trochę przekorna, ponieważ Caitlyn stojąca za ścianą i robiącą Barona, tylko kilku strzelców w grze może pozwolić sobie na taki luksus. Late Tristana. Na przykład i tak dalej. Azir może na przykład, ale generalnie robisz to, kiedy jesteś po stronie czerwonej, żeby właśnie Kerry stał za bezpieczną ścianą daleko od centrum akcji, a Ulight robi to jako Caitlyn po niebieskiej stronie, żeby w tym centrum akcji się znaleźć. Oczywiście może sobie na to pozwolić, nie jest to jakieś szarpanie, tylko wręcz wyrafinowana kalkulacja i zrozumienie swojej mocy. Ale po prostu jest to zabawne, że z reguły po prostu Kerry w celach bezpieczeństwa, uniknięcia zamieszania tam stoją, a tego zamieszania Ulight szukał i nawet znalazł chwilę później na bocie, lecz jest czteroosobowy kataklizm! Jeszcze do tego pomaga Delor ze swoimi przedmiotami, ze swoimi umiejętnościami, znowu pojawia się Ice Beast, który wydaje się najbardziej niebezpieczny na mapie w tym momencie. Reszta przy tym przepotężnym, przeogromnym Swainie odpalony na swojej umiejętności ostatecznej jakby nie miała najmniejszego znaczenia. You have Swain an enemy po raz piąty, to jest po prostu pokaz siły. Delord jeden na jednego z Zivakiem, który bogatem ledwo jest w stanie sobie poradzić z Janą, ale ten też już poddał się i mentalnie, i fizycznie w tej grze. Ta gra, wiemy na 100%, że w tym momencie jest skończona. IHG wynikiem 10-2 zabójstwa, chyba że jeszcze w najbliższym momencie coś się zmieni, ale przede wszystkim 9-0 w wieżach, 0 zniszczonych struktur po stronie drużyny niebieskiej. IHG dominuje pierwszą mapę. Nie mam pojęcia, z jakim mentalnym podejściem Digital Paradox ma wejść w drugą mapę, ale na pewno będzie to niesamowicie trudne. Mam taką pewną sugestię. Na pewno, wiesz, masz dwie szkoły, jak grasz na tych najlepszych, prawda? Jeśli i mamy pojedynek Dawida z Goliatem i ty jesteś Dawidem, liczącym na łód szczęścia, okay. Masz dwie szkoły. Albo budujesz kompozycję z bardzo spokojnymi postaciami i marzysz, że jakimś cudem ta gra potrwa 45 minut, wygrywasz jeden teamfight Barona i grę. Mm-hmm. Albo wręcz przeciwnie, bierzesz taką ostrą kompozycję, która od samego początku po prostu niszczy rywala, niesamowicie szybko snowballuje, więc bierzesz mnóstwo zabójców, bierzesz agresywne postacie, które wręcz do pasywności nie stoją. Chyba trzeba na tą. Widać, tak, że nie ograsz Kasparowa w szachy, nie ograsz Illuminar w takiego makro, prawda? Więc moim zdaniem czas pójść tutaj od razu po LeBlanc, którą Hozi uwielbia. Frulubi Xayah bardzo, więc czas po nią też sięgnąć. Bardziej midgame'owy Kerry. Liczysz, że wysnowballujesz. Myślę, że dobrze, że próbowali, ale chyba to już zostało udowodnione, że zawiedzie po raz drugi też. Najprawdopodobniej. Tak, i zdecydowanie jestem za drugą opcją. Przecież teraz już w pikach i banach mówisz, że kompozycje są nieco podobne, że ten plan jest, polega na tym, żeby gdzieś przetrwać do mid-late game'u i polegać na decyzjach na mapie. Te zupełnie zawiodły, więc liczenie na to po raz drugi nie sądzę, żeby to była dobra opcja. Zobaczymy oczywiście. Druga mapa za pasem. Illuminar póki co zaczynają ESL Mistrzostwa Polski. Podobnie jak kończyli sezon 15, czyli zwycięstwem. Mm-hmm. Zobaczymy, na ile ten trend się u nich utrzyma, czy też Digital Paradox debiutując będą mieli szansę wyrwać co najmniej jedną mapę IHG. Na te pytania poznamy odpowiedź już po przerwie.
Mówiłem o pytaniach, gdy schodziliśmy na przerwę i przede wszystkim wiele pytań w głowie ma Digital Paradox. Zobaczymy, czy mają odpowiedzi. Na pewno Champion Select nam zdradzi, czy kontrolują sytuację jeszcze w tym Best of Three, czy już nie. Trudno będzie znaleźć te odpowiedzi. Kiedy pierwsza mapa wyglądała w ten sposób, czuć na pewno różnicę klas między drużynami, ale i zawodnicy muszą odnaleźć właśnie rozwiązanie na tego typu problem. To jest świetny test dla drużyny, który może im pomóc zdecydowanie w przyszłości. Na inne drużyny, jeśli już będą mieli mniej więcej jakieś pomysły na ich AG, to inne drużyny mogą zupełnie rozbroić w ten sposób. Przynajmniej tak by się wydawało. A największe na pewno zadanie jest to nie tylko dla zawodników, ale przede wszystkim dla trenera. No właśnie. Jestem ciekaw oczywiście tutaj, jak pracują z Nachowskim. Będziemy na pewno gdzieś tam próbowali wyrywać informacje w sezonie. Po części może to jest dobrze, że trafiają na Illuminar Gaming, ponieważ i tak potencjalnie patrząc z czysto statystycznego punktu widzenia, że to jest największy przeciwnik, bo to jest najlepsza drużyna w Polsce, więc masz największe szanse na porażkę na nie. Trochę dobrze mieć to za sobą i skupić się na reszcie sezonu, a nie nagle patrzysz w terminarz, o rany, potrzebujemy trzech zwycięstw w następnych trzech kolejkach, o, Illuminar jest jedną z tych kolejek i masz presję, nagle musisz wygrać na Illuminar. Założy się, że nie mają takiego podejścia teraz. Teraz jest, jak wygramy, będzie ekstra. Więc czasami dobrze jest mieć to za sobą i przede wszystkim też chodzi o to, że wdrożyć się. Może na przykład trafiliby na drużynę, którą spokojnie mogą pokonać, ale jest taka presja debiutu, pierwsza kolejka, ESL Mistrzostwa Polski i sam stres powoduje, że przegrywasz. Więc moim zdaniem w pewien sposób nie jest to oczywiście tragiczna sytuacja, biorąc pod uwagę cały format ligi dla Digital Paradox. Jeśli uda im się tutaj zwyciężyć, będzie to fantastyczna historia i dokonają wręcz no, czegoś, co niemal się nie udaje w Polsce, poza jednym przypadkiem z pompą na PGA, ale poza tym oczywiście wszystko jest możliwe. Tak, ale mówisz patrząc w przyszłość, że gdzieś tam baliby się nadchodzącej kolejki na ich AG, a ja myślę z zupełnie innej strony, w czwartej, piątej kolejce grając na Illuminar, później w szóstej, siódmej już jesteś nieco zdemotywowany, że przegrałeś przed samym końcem już sezonu, gdzie bardzo cenne są punkty. Tutaj na samym początku oni szybko się otrząsną, już wrócą do... No i po prostu będzie sześć kolejek. Tak. No i po prostu będzie sześć kolejek. Ta pierwsza będzie zupełnie wymazana z pamięci i potem już w pełni motywacji będą dożyli po swoje, po zwycięstwo na inne ekipy. Kiedy byłaby taka gra na IHG w środku, szczególnie jeśli radziliby sobie dobrze, nagle ta porażka na IHG i nieco słabsza forma w późniejszym czasie mogłaby ich zupełnie zastopować i tak dalej. Ale oczywiście te scenariusze wszystkie mają sens, jeśli faktycznie Illuminar zrobi tutaj 2-0 albo tak, co najmniej 2-1, to jest prawdopodobne, jak już ustaliliśmy, a nie takie rzeczy już widzieliśmy w League of Legends. Zobaczymy, co Digital Paradox pokaże nam. Wołałem o LeBlanc, wołałem o Xayah. Obu pani nie zobaczę. No i tutaj mogą też tworzyć się kłopoty, jeśli rzeczywiście Digital Paradox myślało nad tego typu kompozycją, a może mieli zupełnie inny pomysł, który właśnie teraz nam pokażą, może z wykorzystaniem tego Nocturna. To też mogłoby być ciekawe. No, Nocturne jest postacią, którą widzę, prawda? Jest ryzykowną, ponieważ masz takie wąskie okienko, w którym jesteś skuteczny, bo chcesz zbudować Warriora, albo najlepiej w ogóle drugi też przedmiot Deathblade'a i potem ultować ile wlezie, a w late game jesteś niemal bezużyteczny. Mówimy o agresji, a już widzimy Camille zalokowaną przez Illuminar Gaming, więc to raczej Illuminar będzie polowało na przeciwników, ale jeszcze zobaczymy, co będzie dalej, bo właśnie myślę o tym Nocturnie jako postać wyłapująca. Widzieliśmy już Woolite'a, który czuł się bardzo pewnie w poprzedniej mapie. On może być osobą, która będzie łatwa do wyłapania, jeśli cały czas tę pewność siebie zatrzyma z poprzedniej mapy. Teraz może pomyśleć, dobra, gramy sobie na jakichś płotków po prostu, przejadę się po nich tak jak na poprzedniej mapie, a tutaj pojawi się Milsz, który agresywnie zagra Nocturnem, wyłapie przeciwnego carry, wyeliminuje go. Rozpoczęcie walki 5 na 4, nic więcej tutaj i Blue Digital Paradox nie potrzebuje. Kolejny powód na wybór Nocturna tutaj przez pryzmat Galio oraz Camille. Galio plus Camille to jest po prostu jeden z lepszych duetów, jakie możesz wybrać aktualnie w League of Legends. Po prostu niszczysz przeciwnego top lanera na bocznej linii. Za każdym razem, gdy go widzisz, Camille w niego wbija, Galio dołącza. I Nocturne jest tą postacią, która może odpowiedzieć na wezwanie umierającego kolegi z Górnej Alei. Nie będzie to jednak nasz łowca nocnych koszmarów, będzie to łowca głów.
też może Kazakhs. zadziałać, tylko tutaj już bardziej polegasz właśnie na tych samych obrażeniach. Jeśli tutaj nie pójdzie z przedmiotami, to będzie naprawdę źle. Nocturne ma do zaoferowania jakieś utility, właśnie z tą wizją, z globalną prezencją. CC, którym ciężko założyć, ale jednak twardym CC. Tak, a Kha'Zix to jest postać, która jak ci dobrze pójdzie początek gry, to będzie użyteczna. Jak ci nie pójdzie, to będzie zupełnie bezużyteczna. I tutaj nie ma żadnego odwrotu. Mhm. Taka trochę samolubna. Mhm. Ale czasami pozwoli drużynie wskoczyć mu na plecki, jeśli dążymy do zwycięstwa. Kolejne postaci. Widzimy tutaj zbanowanego Wladimira, co sugeruje nam... No właśnie nie wiem, co nam sugeruje, czemu ten plan Wladimira. Nie jest to postać, którą Kamil aż tak powinno się obawiać. Też nie jest blisko, może po prostu nie chce takiego meczapu zobaczyć. Też chodzi o to, że Wladimir jest bezpieczny. Więc może Illuminar spodziewa się, że po tym, jak wygrali pierwszą rundę, to w drugiej przeciwnik na ringu będzie unikał ciosów. Wladimir jest tym całkiem niezły, więc po prostu zabierasz mu te opcje. Takie, tak. Musicie z nami walczyć i my was pokonamy, Illuminar może sugerować tym banem. Ale z drugiej strony, kiedy widzimy pick Kha'Zixa, to trudno sobie wyobrazić, żeby przeciwnicy chcieli zagrać strachliwie. Bo raczej tutaj właśnie podejmują te rękawice i raczej będą chcieli walczyć na równych warunkach z IHG, jeśli taka opcja tylko się pojawi. To może tak myślał tylko o Sylmivak. No ale Shen też jest banowany. Mhm. I zastanawiam się, czy tu banujesz Skarnera, bo to jest najsilniejszy dżungler, który pozostał tutaj w puli. Ale z drugiej strony, owszem, bierzesz najsilniejszego, zdejmujesz dżunglera, ale Sejuani i tak jest okej. Okay. Więc takie Tabasco i tak będzie zadowolony. Tak. Może nawet hej, sięgnąć po tego Jarvana, który wyszedł fenomenalnie. Tabasco zagrał naprawdę dobrą grę. Więc myślę, że jeśli już atakować, to konsekwentnie dolną aleję, ale i tak Delord znalazł coś do siebie, co pasuje i do dolnej alejki, i ogólnie do kompozycji jako całość. Ale w Pucharze Polski Cybersport wspominałem o tym, że kiedyś to Tabasco bardzo często grał Sejuani i starał się nią wygrywać gry razem ze swoją drużyną, a od jakiegoś czasu widzimy to, że to przeciwnicy grają na niego Sejuani. To on najczęściej w 90% gra właśnie na Sejuani w drużynie przeciwnej, a sam już aż tak często po nim nie sięga. Zastanawiam się, czy w ogóle powinniśmy rozważać Kamil jako junglera. Może być to jungler. Może. Jest szansa, że Wojtek Cruza przejmie ją, a Izbisto weźmie, czemu by nie, znowu Swaina. Tak, jeśli czuję, tym bardziej właśnie widząc już pik przeciwnika, to jak najbardziej pomaga. Niczym tutaj nie zostanie zaskoczony. Popi, lekkie wzmocnienia w 8-4. No i najsłynniejsza kontra na Kamil. Mhm. Więc nie spodziewa się takiego rozwiązania na pewno Digital Paradox. I teraz to jest ten jeden ekstra powód więcej, by umieścić ją w dżungli, prawda? Jak najbardziej. I nagle ta Poppy wygląda tak bez pomysłu. Zwłaszcza, że teraz możesz dobrać sobie idealną kontrę na małą panią Yordle. No i tak też będzie. I tak też będzie. A więc po prostu widzę, że Illuminar Gaming lubi właśnie takie rzeczy robić, że kiedy coś zmienią, bardzo szybko to zdradzą i nie zdradzą zarazem, bo oczywiście trzymają plan do samego końca, ale to, co lubią zrobić, to właśnie to na samym początku pokazać, o, na pewno tą postacią zagramy, żeby od razu przeciwnikowi w głowę ten zatruć umysł tym pomysłem, bo to będzie Kamil na topie i na tyle wpuszczeni po części w maliny są Digital Paradox, na pewno nie jest to tragedia, że sięgnęli po Poppy typowo przeciwko Kamil, ale gdzie właśnie mógł być Sion chociażby, albo Ornn, którzy mają lepszą reputację niż Poppy ogólnie jako postaci. Ale tutaj też wpada nam pytanie do głowy, że raczej nie było to trudne się domyśleć, że ta Kamil może pójść do dżungli i czy rzeczywiście Digital Paradox też nie mogło myśleć w ten sposób. Czy rzeczywiście ta Poppy, w ten sposób zapytam, czy ona jest dobrze przygotowana ze strony Sylmivaka, czy chodzi o samą postać jako kontrę? Znaczy, bo jeśli Sylmivak nie ma naprawdę dobrze wyszkolonej tej Poppy, to jest zupełnie słaby pick z ich strony. Po części powód, dla którego ta Kamil wydawała się, że będzie lgnęła na topa, jest to, że jest Galio. A więc mamy dwa scenariusze. Na pewno będzie współpraca Kali i Kamil, po to wybrałeś od razu w Champion Select te dwie postaci. Tylko jak Kamil jest na topie, to mamy sytuację, gdzie dwóch top lanerów jak na swojej wyspie biją się, tu podskakują, to odskakują, po prostu się wymieniają i nagle Kamil znikąd przerywa ten impas, rzuca się na ciebie, Galio dołącza i to naprawdę potrafi ciebie zaskoczyć. Jak to jest Kamil w dżungli, to ogólnie wie, że coś się kroi, tak, tak, i że ogólnie przyjdzie Galio, więc to jest trochę inne podejście. Nadal to jest potężny duet, zwłaszcza w teamfightach mogą zagrać w parę, ale nie ma tej opcji, że nagle wiesz,
Kiedy grasz jako top laner na Galio plus Camille, to po prostu w każdej sekundzie wiesz, że przeciwnik z pasywnego, neutralnego, największego pacyfisty może po prostu rzucić się na ciebie wściekłością. W tym przypadku tego się raczej nie obawiasz. Po prostu dzięki temu Sinmiwak będzie ogólnie grał defensywnie Chociaż z i drugiej ciężej będzie strony, wykonać to combo ironicznie. no, w ten sposób, ale z drugiej strony też patrząc na poprzednią grę, wyglądało to dosyć podobnie. Icebeast to w pewnym momencie rzucił się tym Swainem i było niebezpiecznie, więc też może to być nieco podobne, ale bez użycia Galio i właśnie przez samo to, że Icebeast to ma tego typu styl gry, a nie przez combo postaci. Zobaczymy, jak to wszystko już na samej mapie będzie wyglądało. Na pewno będzie to ciekawa dawka emocji i ja najbardziej będę patrzył tutaj wbrew pozorom na Digital Paradox, a nie na Illuminar Gaming. I właśnie też mnie to ciekawi, że widzieliśmy Back to Lobby, wróciliśmy i powtarzamy te piki i bany i pytanie, czy został popełniony jakiś błąd, czy ktoś jakiejś postaci nie chciał i jak drastycznie zmieni to, co omawialiśmy przed chwilą. Warto nadmienić oczywiście ci, którzy oczywiście śledzili kwalifikacje, to tam mieliśmy często sytuacje, gdy te lobby były resetowane, nowe postaci, tłumaczenie placeholderów, bla bla, Nordic East. Tutaj tego nie ma, to jest klient turniejowy. Wszystkie postaci są odblokowane, ale to jest pikuś najważniejszy. Wszystkie skórki są odblokowane, nie możesz sobie wybrać, co ci się żywnie podoba. I nie ma mowy o tym, że poza naprawdę jakimś bardzo chaotycznym momentem, nie ma mowy, że ktoś się pomylił, na przykład, że postać była niedogadana czy coś takiego, więc zobaczymy za spokojnie. Popi na górnej linii, Czyli grając Poppy na swoim. zostaje, czyli ta nasza największa wątpliwość, można powiedzieć. Raczej nic innego tutaj nie spodziewaliśmy się, że mogło być, załóżmy, błędem. Ale zobaczymy. Ale ze strony Sebexa, no na pewno wygląda to na bardzo silny team comp Illuminar Gaming. Wiemy, że Sebex na pewno potrafi też grać dobrze Galio. Tutaj nie mamy do tego żadnych wątpliwości. I Tabasco wiesz. już pokazywał, co potrafi na Camille. Icebeast na poprzednim mapie tym Swainem. Więc znów mamy dosyć i tak komfortową kompozycję dla IHG. Ponadto, że widzimy, co same postaci mogą zrobić, często zapominamy powiedzieć o tym, że zawodnicy też są klasą samą w sobie i wyciągną z tych postaci jeszcze więcej niż każdy przeciętny zawodnik. I pamiętam, dlaczego, gdy Faker miał tę ciężką serię Best of Five półfinałową i 5 razy wybrał Galio. Galio. Zapytano go: Faker, czemu 5 razy Galio? A Faker powiedział: bo to jest Galio. I Galio po prostu to Galio. I Galio dobrze zadziała w każdej drużynie, która już ma wybudowaną strukturę gry strategicznej, gry na mapie, i on po prostu ją wzmacnia. Galio nada się do każdej drużyny, która umie zagrać na mapie. I to jest opis drużyny również Illuminar Gaming, więc zawsze tam po prostu Galio będzie pasował. Nawet już nie rozpatrujemy, czy o, Sebex potrafi takie wykonać taki ruch, czy takie jakieś combo wyegzekwować. Po prostu Galio to Galio i dlatego Illuminar go wybrało. Zmierzy się na Ryza Hosiego, którym poprzednio Sebex grał. Illuminar Gaming na pewno mają opcję, żeby zagrać szybko, mają opcję, żeby zagrać spokojnie. Mimo wszystko widać, gdy porównamy tą metę z patchów 8.1, zwłaszcza od 8.2 również, widać było, że te gry sięgały 50-60 minut konsekwentnie. Teraz gry oscylują dookoła punktu kulminacyjnego, który jest między 20 a 25 minutą. Kto weźmie pierwszego barona, prawdopodobnie powiększa drastycznie swoje szanse na zwycięstwo i widać wybory IHG gdzieś dookoła środkowego etapu gry również zorientowane. Zdecydowanie. No i HG zresztą jest drużyną, która historycznie od bardzo, bardzo dawna, nawet i w innym zespole, kiedy inne osoby pojawiały się właśnie w tej formacji, lubili grać naokoło barona. A baron jest teraz tak niesamowicie ważny. I widać, że Tabasco też to wszystko dopracował sobie co do milimetra i potrafi kraść te barony przeciwnikom, ale najważniejszym jest bezpieczne zdobywanie ich, kiedy twoja własna drużyna właśnie po to wędruje. Mamy zaprezentowany skład właśnie Illuminar Gaming, którzy na ten moment nie bezkonkurencyjnie, bo są drużyny, które są w stanie im zagrozić, ale na ten moment jak najbardziej oficjalnie jest najlepszą polską ekipą. Tak jest. I mieli fenomenalny 2017 rok. I pytanie, czy 18 będzie po prostu lustrzanym odbiciem ubiegłego,
Jestem bardzo ciekawy. Lustrzanym odbiciem, czyli że wygrają tylko Puchar Polski, a wszystko inne przegrają. A, w tym znaczeniu nie, chodziło mi o takie dokładne tak, odwzorowanie oczywiście rzeczywistości. Nie na opak oczywiście. Digital Paradox oczywiście też drużyna, która sporo, bardziej organizacja tutaj lepsze słowo, sporo kręci się na polskiej scenie, nie mieli jednak swojego triumfu. SL Mistrzostwa Polski sezon 16 to jest szansa wreszcie, żeby ten Kraken żółty zatriumfował na polskiej scenie. Tak, ale też warto wspomnieć troszeczkę więcej o tej organizacji. Mieli swego czasu 4 różne składy, dużo kombinowali, próbowali naprawdę dużo eksperymentować. Byli okazją na pewno dla wielu młodych zawodników, żeby się pokazać na scenie, żeby wybić i spróbować, poszukać swojej własnej drużyny. Mieli asystę też Roberta Bliskiego jako trenera, jako gdzieś tam selekcjonera być może też tych drużyn, tych czterech, o których wspominam. Oni też pojedynczo mieli swoje sukcesy, mieli gdzieś tam wzloty i upadki, więc na pewno nie jest to drużyna biorąca się znikąd, bo są też i nowsze organizacje, których zupełnie nie kojarzymy nawet i z poprzednich sezonów ASL Mistrzostw Polski, a Digital Paradox od jakiegoś czasu już tutaj jest, więc oni są zadomowieni, na pewno nie są nowi na naszej scenie i fajnie, że w końcu dostali swoją szansę, by powalczyć właśnie z najlepszymi. No i to bardziej regularnie, a nie tylko raz na pół roku. Tak, ja opowiadałem o tym, że często podczas turniejów kwalifikacyjnych dla wielu drużyn to jest bardzo ważne po prostu dostać się do tej ósemki. Niekoniecznie musisz zwyciężyć tutaj, ale sam fakt, że w pewien sposób jesteś zmuszony grać przez 7 tygodni razem, może być bardzo rewolucyjne dla niektórych tych organizacji, bo często wiesz, kiedy masz pojedyncze turnieje, jeśli dwa z rzędu przegrasz na przykład, to już masz takie, nie, to na pewno nie zadziała, rozchodzimy się, ten projekt jest martwy. Ale jak masz 7 kolejek, to nawet jak dwie pierwsze przegrasz i te myśli się pojawią, to jednak po chwili pojawi się ta myśl, że musisz zagrać kolejną kolejkę i kolejną i nagle okazuje się, że po prostu to był falstart i czwartą, piątą, szóstą, siódmą zwyciężasz. I wtedy jednak oczywiście pojawia się ta pozytywna emocja i na pewno gdzieś ta drużyna cały czas pragnie ze sobą zostać. Tak, jest okazja przetestować się na dłuższy okres czasu, czego często brakuje w polskim młynie, gdzie zawodnicy wymieniali się z dnia na dzień jeszcze do niedawna. A więc zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Czy zobaczymy jakiś invade, czy zobaczymy powrót w ogóle Digital Paradox, bo na pierwszej mapie ich kompletnie nie było, no ale to była konsekwencja troszeczkę ich wyborów i mówiliśmy o tych dwóch podejściach. Uważasz, że wykonali naszą sugestię? Czy faktycznie podkręcili tempo tutaj, jeśli chodzi o piki? Bo myślę, że znowu zagrali dookoła takiej bardzo standardowej kompozycji. Mówiliśmy, wow, Kha'Zix! Trochę więcej mocy z dżungli, takiej agresji. Ale poza tym ja widzę po prostu spokojne linie. Myślę, że gdzieś po prostu stwierdzili, że nie postaci, nie kompozycja była problemem, a egzekucja i po prostu drugą mapę wierzą, że zagrają lepiej. Tym razem to oni mają Ryza. Jeśli ciekawą pozycję jest w stanie osiągnąć, czy to Janna, czy Poppy, mogą zmusić IHG do niekomfortowych pozycji. Na pewno ten Kha'Zix rzuca nam się w oczy. Ja zresztą z Kha'Zixem i Varusem widziałem dosyć dobrą chemię, że jest szansa trafić Chain of Corruption, wtedy Kha'Zix zupełnie eliminuje tego danego przeciwnika. Ale właśnie, później nieco się to wszystko posypało, kiedy zobaczyliśmy Poppy, Ryza, taką bezpieczniejszą, standardową bardziej opcję. Na pewno szansa jest, ale nie sądzę, żeby to było to, czego szukali. Woolite w ogromnych opach, już w tym momencie musi palić swój błysk. Jeszcze na niego wskakuje od pleców Hossi, to musi być pierwsza krew! Czyżby nie zabraknie? Jest 400 zł po stronie midlanera i Blue Digital Paradox, ale ten cleanse zupełnie nie pomoże. Tutaj już nie było ucieczki, jeden za jednego. Red buff się zresetował też, co ciekawe, więc na pewno i junglerzy będą nieco opóźnieni. No ale Tabasco zadowolony z tego, że udało się przynajmniej coś przeciwnikom zabrać, wyciągnąć z tego asystę, ale chwila, oni tam wracają do dżungli przeciwnika. Oczywiście to jest powtórka. Dobry flash Trybiego. Niektórzy powiedzieliby, że spanikował, ale kiedy widzisz Brauma, który jest mistrzem takich inwazji, wiesz, że po prostu jeśli dasz się złapać po raz pierwszy, to już cię dobiją. Więc tutaj Hossi, no warto było tutaj zaryzykować Samonera, ale proszę bardzo, z jednej walki spadamy w drugą. Tak jest, tak jak mówiłem, IHG z powrotem zmierzało w dżunglę przeciwnika i stracili dwóch graczy. Tak, po prostu umarli, niczego na tym zupełnie nie zyskali, patrząc po samym spelach.
Poszedł błysk od Tabasco. Błysk od Milsza też chyba poszedł właśnie tutaj, a nie wcześniej. Więc mamy jeden za jeden w tym. I to tyle. Tabasco i Milsz stracili swoje błyski. To było zdecydowanie szarpane kompletnie, nie było potrzebne. Na szczęście zobaczymy, co się tutaj wydarzyło, a więc po raz kolejny się zaprezentowali tutaj, ale najważniejsze... A nawet red buff nie został zabrany przez Tabasco. Najważniejsze, Ulight umarł, on jest w bazie, to jest 2-2, ale Smite'a przegrywa tutaj Wojciech i Fru się pojawia nawet chociażby, żeby dokonać swego... W pewnym momencie jest nawet 4-2, 4-1 i jakby żołnierzy nie policzyli, którzy ewentualnie w tej wojnie mogą wziąć udział. I to jest fantastyczna wieść dla Kha'Zix'a. On tak szybko zbuduje Warriora i wiesz, może zacznie po prostu eliminować Tabasco raz za razem. Więc wątpiliśmy w kompozycję i Blue Digital Paradox, ale IHG ofiarowało im to, w co wątpiliśmy. Tak naprawdę to, że Kha'Zix będzie w stanie się zesnowbolować na samym początku. Tutaj Kha'Zix zostaje darmowy, świetny start. Przeciwny jungler nie będzie w stanie wiele zrobić, jest do tyłu w głodzie, w doświadczeniu. Ale Kha'Zix jest, Milsz jest w stanie odpowiedzieć na to i może być bardziej efektywny na mapie. Póki co tracimy Trymbiego na dolnej alei. Tutaj pojawia się właśnie Tabasco, więc to jest ciekawe, że Milszowi wyszedł early game o wiele lepiej, ale Milsz w tym samym momencie zabiera red buffa z drugiej strony. Więc Tabasco jest jeszcze bardziej do tyłu, jeśli chodzi o samą dżunglę. Jasne, zrobił dobrą akcję, ale teraz nie znajdzie w swojej dżungli żadnego doświadczenia, więc kolejna taka akcja nadejdzie. Za dobre kilka minut. Tak, w sensie największy jego problem jest taki, że w trzeci poziom wbije bez problemu, ale czwarty to ja nie wiem jak. Dżungla została wyczyszczona. Więc... Jeszcze kragi też są brane w tym. Tak, tak. Milsz po prostu bez pardonu żywi sobie się na dżungli rywala, potem pójdzie do własnej i będzie naprawdę silny, będzie szybko wbity ultimate. Rimbi, co ciekawe, tutaj atakuje Sepexa, który nie ma flasha, więc to mało brakowało tak naprawdę. Gdyby Kha'Zix dysponował swoim, to byłoby zabójstwo. Ale gdyby Sepex też cokolwiek miał piąty level na drugi, ta drama spadłaby nawet na pół skilla tak naprawdę. Okej, to nie jest konwencjonalne League of Legends, to jest troszeczkę taka partyzantka. Każdy właściwie z niskim poziomem biega po mapie, próbuje wykorzystać to, że przeciwnik nie jest gotowy i o tym mówiąc, Milsz na topie. Łajpisto, jednak jest tam do duciec, ale nie na długo. Dobry błysk ze strony Silmivaka, Milsz też był gotowy na to, żeby wkroczyć przeciwnika. No i na to czekamy najbardziej. Myślę, że z tych zabójstw, które tutaj padają, z tego całego zamieszania, które dzieje się na mapie, najważniejsze jest to, co osiągnie Kha'Zix. Bo on będzie w stanie najbardziej z tego wszystkiego skorzystać poprzez to, że wymazuje postaci najszybciej jak się da. Tak, to na pewno jest bardzo ciekawe. Czekamy na to, co zakupi, na to, co nam pokaże w najbliższym czasie. Dwa Longswordy. Prawie Warrior. Okej, Król Trymbi już razem na dolnej alei, Trymbi dalej drugi. Oj, co ciekawe. To możemy nieco się obawiać. Tutaj trochę będzie na pewno do tyłu. Z doświadczeniem pojawi się znowu Tabasco, który teoretycznie nie miał mieć nic do powiedzenia, ale to jest to, o czym mówiłeś, Galio. Razem z Kamil pojawiają się na dolnej alei. Sepex już ma 6 poziom doświadczenia. To mogło też być małym, niemałym zaskoczeniem. Ale to bez znaczenia! Ale dwa zabójstwa oddają tak naprawdę i Blue. Jak? Tabasco nie mógł nic wytankować, mając trzeci poziom. To było, można powiedzieć, nierozsądne, albo można nawet jeszcze mocniej głupie. Powiem tak, Illuminar Gaming próbuje zrobić z tej serii jakieś hole treningowe. Próbują tych wszystkich absurdalnych manewrów i im po prostu nie wychodzą. Kolejne zabójstwo na Sepexie. Milsz będzie bestią, to będzie 3-0-1 Kha'Zix w tym momencie. Ich Illuminar Gaming pozdradali zmysły. Wspominałeś gdzieś o punkcie kulminacyjnym gry w 20-25 minucie, ale w ten sposób. Jeśli IHG się nie uspokoi, rzeczywiście może tak być na korzyść Iblu, ale jeśli IHG teraz się opanuje, to wydaje mi się, że rzeczywiście możemy mieć 50-minutową grę, w której będzie to żmudny comeback ze strony drużyny czerwonej. No a teraz dla Iblu Digital Paradox nadchodzi największe wyzwanie drużyn, które nie są faworytem w swoim spotkaniu. Czyli wygrywasz early game, ale co robisz w late game? Bo te drużyny nie potrafią kończyć gier. Wygrywać grę, a wygrać. Może słownie różnica jest delikatna, ale oczywiście w znaczeniu tego słowa jest prawdziwa przepaść między jednym i drugim. Często właśnie te drużyny, które nie mają dużego doświadczenia, nie potrafią tej przepaści przekroczyć, więc
Mamy przewagę w złocie sięgającą 2000 i świetne perspektywy, w sensie ich postacie potrafią się rozkręcić z Kha'Zixem w roli głównej, ale to faktycznie będzie miało miejsce. Fru, szósty poziom po prostu za Invulate. Czy Delord się mógł tego spodziewać? Delord zagrał, bardzo pięknie przykrył swojego AD Carry. Tutaj tu nie miał nic do powiedzenia, tak naprawdę nie mogli się przebić na Ulighta. A w momencie, w którym skończyło się na nim Chain of Corruption, to już nic nie miało znaczenia, więc trzeba czekać. No i mówimy, dobra, mówimy o Minszu, 3-0-1 Kha'Zix, ale popatrz też na dolną aleję. Fruma 2-0-2 w tym momencie. Varus potrafi też się bardzo mocno rozkręcić. Wow! Przede wszystkim z jego Piercing Arrows będzie bolesny i to bardzo. I wiesz, nadchodzi test właśnie dla Digital Paradox. Udało się, no powiedzmy, trochę tak spontanicznie wypracować sobie tę przewagę. To na pewno nie było z realizacji ich planu, nie zakładali, że tak mecz będzie wyglądał. Illuminar Gaming troszeczkę takich kilka ofiar złożyli, parę prezentów gwiazdkowych rozdali. A i zobacz najważniejsze teraz to. Popatrz na buildy Illuminar Gaming. Górna aleja, Catalyst, Łezka. Środkowa, Catalyst, dolna, Łezka. W tym momencie Illuminar Gaming nie tylko są do tyłu, ale również budują przedmioty, które powrócą dopiero za jakieś 5, 10, 15 minut. I to jest okres czasu dla Digital Paradox, gdy będą mieli bardzo dużą przewagę i nie wykorzystują tego póki co. Fru zginie. Nie zginie, przeżyje tego Ignite'a, a zginie w zamian Ulight razem z Delordem. Dwóch Pawłów pada na kolana na dolnej alei po raz kolejny, a wszystkie zabójstwa z tego wszystkiego zgarnia Milsz. Kolejna asysta dla Fru. No i na całe szczęście udało mu się przeżyć dla Blue Digital Paradox, bo to byłoby naprawdę zaskakujące i być może troszeczkę podłamujące dla drużyny niebieskiej. Przegrać w momencie, w którym prowadzisz grę tak bardzo, stracić swojego zawodnika w równej sytuacji byłoby nie do przyjęcia. Mówiąc o straceniu zawodnika, Milsz dominuje, jak widzimy. Tabasco po prostu po raz trzeci już umiera. Co wyprawia Wojtek Kruza w tej sytuacji? Próbuje odratować early game, ale cały czas spada to kolejną zasadzkę. Można to zrzucić na chciwość, ale według mnie on zupełnie nie wie, co ma zrobić w tym momencie ze sobą. On biega po tej mapie, próbując odzyskać kontrolę nad nią. A tak naprawdę pogłębia przewagę przeciwników. To jest już drugi raz, kiedy coś takiego się dzieje. To na pewno już następnym razem będzie nie do przyjęcia. W każdym razie wspomniałeś o tych buildach, o USK-ach, o katalistach, które mają gracze IHG. Tutaj też nie widać troszeczkę tę pewność siebie, że oni wiedzą, że do tego late game'u dotrwają. Że jakoś są w stanie przeżyć to, że stracili ten early game. I z drugiej strony też można to nazwać przyzwyczajeniem. Bo zazwyczaj tak te gry wyglądały. IHG przegrywało co drugi, jeśli nie więcej, nawet early game i musieli comebackować na większość drużyn. Byli w stanie to zrobić na drużyny typu Shata Maga, byli w stanie to zrobić na drużyny typu Bomba. Więc dlaczego mieliby sobie nie poradzić z Blue Digital Paradox? Zwariowane spotkanie. Kto by się spodziewał 12 minut temu, gdyby wam powiedział, że po 11 Digital Paradox będzie miała 10 zabójstw, popukalibyście się w głowie, a to jest rzeczywistość. Tylko 20% naszych głosujących na czacie stwierdziło, że Digital Paradox wyrówna stan tego best of three. Jestem ciekaw, co by było, gdybyśmy teraz przeprowadzili taką ankietę. Ale też pytanie, czy tylko, czy aż? Bo 20% to nie jest aż tak mało z drugiej strony. 20% mógłbym się spodziewać, że wiesz, na start serii będzie taki wynik. A co dopiero po kompletnej dominacji na mapie pierwszej Illuminar, to w ogóle te proporcje mogłyby wypaść niekorzyści na temat debiutantów. I też patrząc na popularność po prostu IHG, jaką oni zaskarbili sobie w Polsce, mają ogromną rzeszę fanów, więc że 20% jest przeciwko nim, to też jest zaskakujące. Że dużo wniosków można wyciągnąć ze zwykłej proporcji 80-20. Ile wniosków wyciągnie Illuminar Gaming z tej gry? Jestem ciekaw, na ile stwierdzili, wiesz, czasami takie rzeczy nie wychodzą i RG nie wychodzi przez przypadek, taki czasami jedna sekunda, jedna decyzja, jedno kliknięcie i wyglądało to by inaczej. Jestem ciekaw, na ile uznają to po prostu za serię głupich decyzji, a na ile uważają, że to po prostu nie wyszło i w następnym meczu to mogłoby zadziałać. Jak wspomniałeś, Milsz kręcił się przy tym smoku. Jest to Ocean Drake, więc nie warto o niego szarżować. Wciąż, wiesz, Illuminar Gaming przegrywa gdzieś tam mida, przegrywa bota, przegrywa dżunglę, a i tak biorą smoka. To też dobra wiadomość dla nich. Tak, i zdecydowanie dobra wiadomość dla Tabasco, bo jako jungler nie zawiódł całkowicie swojej drużyny, cokolwiek jest w stanie jej ofiarować.
Kolejnym smokiem, jeśli się nie mylę, też będzie Ocean Drake, więc no, dla ich AG, którzy właśnie tego pierwszego smoka zgarnęli, którzy prawdopodobnie liczą na to, żeby brać kolejne, nie jest to najlepsza wiadomość. Warto też podkreślić, że już teraz, okej, szuka kolejnych ofiar. Elord niemal znika na jedno combo, zobaczymy, Kha'Zix po prostu wymusza użycie wszystkiego u rywali. Pojawi się Hossi, Digital Paradox idzie na bota. Tak, i fru! Piękny błysk! To musi być martwy ulaj. Jeszcze wskakuje tutaj Sebex. Wydawałoby się, że nieco ryzykuje, ale na całe szczęście Rune Prison go nie dorwało. Nie było nikogo, który życzył sobie zagrać się nieco agresywniej ze strony Iglu. No i jest i pierwsza wieża. Przypomnę, 9 do 0 w strukturach na poprzedniej mapie. Tym razem Iglu zgarnia pierwszą wieżę, ma 1 do 0 przewagi nad IHG. To jest pierwsza wieża zgarnięta przez tę drużynę w tym BO3. Nice. W sensie, to co chciałem powiedzieć przed chwilą, to nie jest tak, że Digital Paradox losowo dostaje zabójstwa i są nobami, które nie potrafią tego wykorzystać. Wręcz przeciwnie, jedna akcja za drugą non-stop kreują coś na mapie i widać, że to po prostu działa. Zobaczcie, z jaką pewnością siebie wykonane combo. Fru flash do przodu, Chain of Corruption unieruchamia Ezreala, reszta po prostu dobija. I mieli tyle jeszcze zaoszczędzili tutaj, gdzieś był Monsun, tu było dużo innych narzędzi, których zauważyli, że nie muszą używać, więc to nie było tak, że o włos zgarnęli to zabójstwo. Nie, to była w pełni kontrolowana akcja i zabójstwo numer jeden już celebrowane przez Iglu Digital Paradox i 6-0-2 Kha'Zix. Nawet nie poszedł po Warriora, poszedł po Deathblade'a. W tym momencie Kha'Zix jest tak obrzydliwą do grania przeciwko postaciom. Niewidzialny, wyłania się oczywiście znikąd, masakruje ci twarz. Delord już to poczuł, a Delord, pamiętajmy, mimo wszystko brał i jest klasyfikowany jako tank. Gdy to będzie Ulaj, gdy to będzie Tabasco, te obrażenia będą jeszcze potężniejsze. Trzeba się tego obawiać. Tabasco z butami gwarantowanymi przez runy. Myślę, że spodziewał się je mieć o wiele wcześniej niż w 50 minucie, ale nie rozkarpił sobie zbyt wielu zabójstw asyst. To on miał być podobny do Milsza, to on miał mieć, załóżmy, te statystyki 6-0-2. Jeżeli tam kiedy pojawiała się wcześniej, nie wiem, czy gdzieś tam przynosiła ogromny sukces w linii HG, a teraz dobre połączenie ze strony Illuminar Gaming, ci nacierają na fru na górnej alei, a to Nevermove niesamowicie pomaga, chociaż nadal nie są w stanie złapać najważniejszego przeciwnika i to Frimby. Tutaj upadnie pod naporem wyprzymierze. Natomiast Milż, jeden Kha'Zix zrobi, idzie prosto po ulajt, ale ładnie osłonięty zostaje Kha'Zix za daleko, Tabasco uwięził rywala i Illuminar w tym teamfightie wygrywa. Sin Mi Bak jednak nie zostanie trafiony, Tabasco źle tutaj przewidział zagranie przeciwnika, a może po prostu nie chcieli atakować do playera drużyny przeciwnej, który jest najbardziej wytrzymały. Sebex jeszcze do tego to wszystkiego dolatuje, ale Hossi się nie cofa, ten gra agresywniej i Tabasco jestem martwy, więc no, nie najlepsze podsumowanie tej walki. Delor też prawdopodobnie padnie. Zimliwak cały czas wytrzymuje ogromną ilość obrażeń. Cepex mocno obity, ale Ice Beast, czy on nie będzie w stanie czegoś tutaj zdziałać? Czy on nie może odpowiedzieć na atak przeciwników? Zimliwak za głęboko! To będzie jego śmierć. Porwał się zdecydowanie tutaj. Wielki problem Digital Paradox po tym naprawdę fenomenalnym finiszu było to, że Ryze nie miał many. Miał Red Buffa i Hossi subtelnie rozdawał te autoataki po kolei, żeby spowalniać przeciwników, gdzieś ich podpalać, ale no Ryze bez many nie da rady. Nie zabili. Idzie Milsza, ale mamy powtórkę. Zobaczmy, Swain tutaj naprawdę wiele wypracował. Ice Beast gra naprawdę nieźle tą postacią. Też i dobry Redemption, że Fru akurat mógł też skorzystać z tego uleczenia, zanim z niego wyszedł tam na skrawku. Przez to najprawdopodobniej przeżył. On był głównym celem. Nie udało się zabić Fru, ale udało się zabić Milsza. Takie jest podsumowanie tej walki na pewno dla IHG, aczkolwiek wiele zaraz po niej stracili, chociaż kolejna. Na ich korzyść to Milsz miał tutaj podejść i ich skasować. W jaki sposób? Skończyło się to na odwrót. Trzy osoby martwe u Iglu. Mam nadzieję, że powtórkę tego również zobaczymy, bo to na pewno dla przebiegu meczu jest ważne. To jest comeback IHG. Ojej, żeby to miał być koniec tego innego snu. Bo rozumiem, że na przykład 3 za 2, że na przykład nie wygrywasz walki, ale 2 zabójstwa zgarniesz, ale 0 za 3 i stracona wieża, to naprawdę w tym momencie może zastopować Digital Paradox do tego Rift Heralda, który potencjalnie może być kolejną wieżą. O, to nie było coś, co na pewno chodziło po głowie
Juliuszowi i spółce. Widzieliśmy tuż przed powtórką, że Kazik zbijał. Po chwili widzimy, że nie poprawił swojego statusu w zabójstwach, a poprawił status w śmierciach. A, Milsz nie wszedł prosto na Ulajta, on biegł na Tabasco i to był ogromny błąd. Trzeba było korzystać na pewno z tego impetu, który cały czas mieli jeszcze w tej walce drużynowej. Edzbisto również teleportujący się na górną aleję zaskoczył. No i HG ograło myśleniem, tak jak zazwyczaj to robią. I w końcu udało im się taką dobrą, eksperymentalną pułapkę na przeciwników zastawić. Wciąż tutaj Digital Paradox z przewagą. Tak, natomiast ta gra przestaje być darmowa. Wygląda i że już po prostu roznoszą ją na strzępy. Nadal oczywiście są tutaj pretendentami do zwycięstwa, ale Illuminar Gaming pokazuje sytuacji naprawdę rozpaczliwej się podnieśliśmy. Do sytuacji tylko lekkiej, lekko przegrywanej. Też potrafią się pewno ogarnąć. To jest smoka, którego wymienili za wieżę. Ale przy okazji oczywiście już będą podchodzili pod dolną alejkę i po kolejnego tureta. Jeśli chcą, przyzwą krabicę. Jeśli nie, będą robili tę akcję bez niej. Ciekawe, czy będą odpowiadali na to, co dzieje się na topie. Leci tuż od barasz, to rzuci wiele minionów. Nie aż tak wiele. Ktoś musi je dobić, jest Wings of War. Bardzo ładnie. Po krzywej poszło i teraz oczywiście wzięta wieża na bocie. Rift Herald tam puszuje, a Digital Paradox na topie jest zatrzymany, więc Illuminar wydaje się dyktować warunki przez chwilę. Gdyby nie Sebex obecny na górnej alei, to na pewno byłaby bardzo ważna struktura wpadająca w ręce Iglu, a tak może być to ważna struktura dla IHG, to oni wędrują po wewnętrzną wieżę na dolnej alei. Tabasco starał się trzymać przeciwników z daleka, ale Aegisto tego nie dokończy na czas. Rift Herald też pada, ale to jest niesamowicie obita wieża, która na przyszłość może na pewno wiele dać. Woolite nie trafia jednym kół, a to mogło być dużo, ale jednak Milsza i tak są w stanie zgładzić. Tabasco też doskakuje. Fru jest, wydaje się, nieśmiertelny w tej grze. Bardzo ładnie operuje Varusem, bardzo ładnie nie daje się wyłapać najważniejszymi umiejętnościami przeciwników i pozycjonowanie tego adekery trzeba pochwalić. Tu na pewno mi tej grze zaimponował. No, Aegisto, może być nas spojny do tego. Przychodzi Wojtek Cruzaj, Sin, Miwak. O! Wyrzuca obu. Pięknie. Ale pojawia się trzeci! Jest jednak też Ultimate od Ryza, który nie zostanie dokończony. No i ten Realm Ward na pewno nie pozwoli im uciec, ale Delord też pada w zamian za zabójstwo nas i Miwaku. 14 do 11. Ale zdecydowanie się to wyrzucuje. Mówiliśmy o... przepraszam, zanim zakończyła się poprzednia gra, zanim gdzieś tam pod fontanną padły ostatnie zabójstwa, było 10 do 2 dla IHG. Teraz było 10 do 2 w trakcie gry dla Iglu Digital Paradox, a już mamy 14-11. Już jest niesamowicie blisko w tych zabójstwach. Była ogromna różnica 8, teraz jest niewielka różnica 3. Ta gra to jeden wielki miszmasz. To nie jest standardowe League of Legends, ale... Tyle zabójstw, 25 zabójstw, 21 minut. Teraz pojawia się natomiast ten główny aktor w punkcie kulminacyjnym, czyli Baron. Też wydaje mi się, że z wyniku 6-0-2 Milch właśnie przeskoczył na 6-3-2. Tak, ma killing spree... Śmierci. Death spree. W każdym razie od jakiegoś czasu Milch nic nie robi. A no tak zatrzymany Kha'Zix wiemy, że będzie miał trudniej już znowu coś zdziałać w najbliższym czasie. On nie musi zostać zgaszony w early game'ie. Tak, jeśli jest zgaszony w mid game'ie, tak jak to teraz pokazuje IHG, to też powinno zadziałać. Z całą pewnością. Widzimy tutaj Woolite. Podwójne wzmocnienie, podwójne błogosławieństwo. Jedno czerwone, drugie niebieskie. Jezreal naprawdę skutecznie korzysta z obu, wierzcie mi. I wiesz co najbardziej chyba, co najbardziej straci Digital Paradox? Kontrolę nad grą, już chrzanić przewagę w złocie, chrzanić te piękne KDA, ale brakuje już tego, że Milsz po jednym skutecznych łowach już planuje kolejną zasadzkę, prawda? Teraz gdzieś w swojej dżungli, gdzieś w farmie, widać, że teraz to Illuminar gdzieś tam opanowało mapę, to oni biorą wieżę, a to jest zawsze taki dobry indykator. Kto wygrywa grę? Ten, kto bierze obiektywy. Wieże do nich należą. Proszę bardzo, kolejny cel na mapie wzięty przez piątkę 2017 roku. 39400 sztuk złota do 39500 sztuk złota. Bardzo niewielka różnica między drużynami. Tak jak jeszcze 2-3 minuty temu mówiłeś, że tak, to jest comeback ze strony IHG, to EDP ma dalej przewagę. Tak teraz tej przewagi już zupełnie nie ma. Znaczy, dużo może się wydarzyć przy Baronie. Pamiętajmy, że to nie tylko Kha'Zix, bo Milsza przedstawiamy jako tutaj głównego.
ewentualnego To ma postać, która protagonistę. jest takim motorem napędowym Tak, na pewno. Ale czasami na sam koniec League of Legends polega na tym, kto lepiej pilnuje swojego carry i który carry wykona większą robotę. I 4-1-6 Varus ma potencjał, żeby tutaj naprawdę zaszaleć. Ale 4-4-7 z Real też nie jest najgorszy i przede wszystkim jest skoczny, jest mobilny i tutaj Woolite może się popisać swoją kreatywnością. Tak jak tu naprawdę dobrze się porusza, to już pochwaliłem. Tak w pewnym momencie może po prostu tego zabraknąć, kiedy przyszpili go Tabasco, czy wskoczy Delord, czy oberwie jakimkolwiek Narcissi, będzie martwy. Jeśli chodzi o Woolite'a, ten może odskakiwać, ten może cały czas tym Arcane Shiftem denerwować. Jedno trzeba powiedzieć, zdecydowanie pozytywną postacią tej serii będzie tutaj też Azibisto. On niemal bezbłędnie nie brał udziału w tym całym młynie, który Illuminar pokazuje. Teraz na łasie tylko kontrolowane akcje, puszcza Vision of the Empire, które nie daje mu asysty. Że Glacial Fissure trafiło Milsza, za to trzeba pochwalić The Lorda. Nie tylko myślał o zagwarantowanym już prawie zabójstwie na Hosim, chciał je tylko przeszpilić, ale też i o Milszu, jak kontynuować tę akcję. A ta akcja jest kontynuowana wewnętrzną wieżą na górnej alei. Ten split boost zupełnie na nic się nie przyda. To jest stracony inhibitor przez Evil Digital Paradox. Co się dzieje? Co oni robią? Gdzie jest komunikacja? Oni wszyscy się w tym momencie posypali, a Fru idzie dalej. Dlaczego? Bo chyba to jest jedyne, co może zrobić. Wygląda to tragicznie. Ale Nexus! A no teraz to już powinien być recall. To nie jest base. On nie copa, on nie copa nadal. Nie wiem, na co liczą, chyba na jakiś cud, ale potrzebują tutaj koniecznie Barzurusa. To może być cud. No nie wiem, Woolite dostaje redukcję obrażeń, jakim cudem przetrwał to wszystko. Dopiero teraz ściągnięty, ale jedna wieża od Nexusa prawdopodobnie padnie. Tak jest, w tym momencie zniszczona. Zniszcza też łapany, ale on ma bardzo dużo obrony. Jeszcze Seraph's Embrace, ta tarcza, dodatkowe leczenie. Propuszuje dalej. Propuszuje dalej. Jeśli zgarnie inhibitor, to na pewno jest pięknie. A oba minionów. Muszą przerwać seryjnie recole przerywać. Czy to jest możliwe? Wydaje mi się, że tak. Kha'Zix cały czas będzie skakał z prawej strony. Puszczał. Nie, Fru wchodzi na plecy przeciwnikom. Ale jeśli będzie da się złapać wcześniej, to na pewno będzie wyglądało bardzo źle. Tabasco jeszcze żyje, w końcu dobity. Teraz to na pewno ma prawo zadziałać. Wszystko leżało w rękach Tabasco. Gdyby trafił tylko ogłuszeniem przeciwnego junglera, to na pewno byłoby o wiele ładniej atak. I HG zupełnie się posypie, stracą wszystkich zawodników, stracą Barona przede wszystkim, chyba że Woolite coś z tym zrobi. I to może odwrócić nam grę o 180 stopni po raz który? Trzeci? No, mam wrażenie, że jesteśmy biedni, po prostu buje, żala zwycięstwa to w lewo i w prawo i Digital Paradox! No nie wiem, słynne oczywiście kradzieże z Reala, raz na jakiś czas się zdarza, ale już tu bez Ultimate'a Woolite nie znajdzie nawet najdrobniejszej luki, żeby przemycić Mystic Shota. I mamy Barona dla Digital Paradox. Gdy sytuacja wyglądała się już być tragiczna, to w tej ciemnej dolinie zobaczyliśmy jutrzenkę nadziei, zobaczymy fantastycznie tutaj, na spontanie raz jeszcze, improwizując, zagrali wyłapując ich HG. A Tabasco jeszcze zaczął w ogóle umiejętności, spodziewając się, że Milch jeszcze wchodzi od Brybrasza troszeczkę bliżej. Szkoda, że nie udało się tego trafić na pewno dla drużyny czerwonej, ale za to niebieska tak wiele na tym skorzystała. Kiedy zobaczyłem, że Fru się odwrócił, cały plan już był dla mnie jasny, drużyny Digital Paradox. No i Woolite jednak dał się wyłapać tym skaczącym, ruchliwym adekery, o którym wspominałem. I przede wszystkim jedno można powiedzieć, to jest całość. Poza tym, że wykorzystali daną im okazję Digital Paradox, duży problem Illuminar z tym. Zdecydowanie przesadzenie. Po co szli na wieżę od Nexusa? Naprawdę myśleli, że skończą rozgrywkę? Po części wiem, że widzieli Varusa cały czas puszującego, ale jeśli Woolite skakuje gdzieś tam pod fontannę, no to nie, albo obijasz te turety, albo cofasz się i próbujesz, nie wiem, wyłapać Varusa, cokolwiek. W sensie, mogli cofnąć po inhibitorze, zdecydowali się kończyć grę, nie byli do końca spójni w tym zagraniu jako piątka, mam wrażenie. I no, oczywiście biorą tutaj Smoka, nadal mają przewagę w grze, ale no nie wiem, czy mają przewagę w grze. W sumie złoci przegrywają, wzięli inhibitor, ale swój własny mogą zaraz stracić, zwłaszcza, że wyłapany Delord! No i śmierć Delorda na pewno będzie ich słono kosztowała, ale to już obrażenia padły dosyć duże, na Milsza było niebezpieczeństwo. Z tyłu, kto jest z tyłu? Hosni, dlaczego? Ta śmierć Ryza zmieni o wiele więcej niż brak supporta po stronie Illuminar Gaming. No zobaczmy tutaj 4 na 4, ale przede wszystkim Ryze, a Braum. Dobrze wiemy, kto czuje się pewniej w czwórkę. Być może cały ten marsz z Baronem został właśnie zakończony.
No i przede wszystkim chciałem wspomnieć o tym, że zniszczony inhibitor na górnej alei i Blue Digital Paradox zmusza ich do tego, żeby ktoś wiecznie bronił tej górnej alei. Oni sami nie zgarnęli wcześniej inhiba, teraz była właśnie szansa na to, żeby spróbować o niego powalczyć. Gdyby go wyrównali, gdyby to oni właśnie też zniszczyli ten inhibitor na midzie, i tym bardziej na midzie, który jest bardzo ważny, to byłoby na pewno okej. Okay. Na pewno dobrze, a może nawet i na plus. Ale teraz stracili Barona, zupełnie go przeczekując, broniąc bazy, tracąc Ryza, tracąc nawet walkę o smoka. Oni na tym Baronie nie zdobyli zupełnie nic. Ano. Poza oczywiście a czystym złotem, który pomaga. Tak. No i wygranym teamfightem, ale ten jednak był przed Baron. Jestem ciekaw po prostu, co wydarzy się na kolejnym w takim razie. Ta gra jest o wiele bardziej zwariowana niż się spodziewałem. 34 eliminacje. To sposób, żeby otworzyć pierwszą kolejkę ESL Mistrzostw Polski. Jak widać, obie drużyny w gorącej wodzie kąpane. No i Illuminar, naprawdę różne eksperymenty tutaj były uskuteczniane. Podobnie Digital Paradox. Musieli zaprezentować troszeczkę chemii drużynowej. Jedni mieli lepsze i gorsze momenty, ale cały czas nie wiemy, kto zwycięży. Illuminar wydają się bardziej opanowani być, że nawet nieważne, jaki kataklizm wydarzy się na mapie, od razu starają się wrócić do trzeźwego myślenia, ale no właśnie, tak często w te tarapaty wpadają, że aż ciężko zliczyć. Teraz Sebex kończy jako łatwy łup dla Kryożerczej Dżany. Ale Tabasco szuka też zabójstwa, no, ale ta Dżana Kryożercza, ale też i bardzo dumna z obrony swoich zawodników, pomagała bardzo często Fru, pomaga teraz Milszowi przeżyć, który wygląda na to, że często jest otwarty na natarcia przeciwników, ale umarł tylko 3 razy, podkreślaliśmy, że to było w jednej serii, w jednym momencie, od tamtego momentu już nie umiera, tak samo Fru, tylko z jedną śmiercią gdzieś przy początku gry i teraz, tak jak mówiłem, od pewnego momentu nieśmiertelny wreszcie. To mi się bardzo podoba, no i to złapanie Sebexa, to samobójstwo Tabasco doprowadza do zgarniętego inhibitora, tym razem przez EDP bez już większych problemów. I teraz ta gra naprawdę wygląda dla nich fajnie. No właśnie, wierzę na to, że to jest tylko kwestia ataku lub dwóch. Nie mogliby użyć do tego oczywiście Ultimate Ryza, ten jednak niestety. Muszą ewentualnie przejść się pieszo na topa. No i sytuacja naprawdę jest skomplikowana. Ta przewaga w złocie to nie jest coś, co można zignorować. 7-1-6 Varus. Jest tutaj naprawdę silny. Gdy dodamy do tego przewagę w farmie, chociażby na środkowej linii, na pewno silną postacią tutaj Illuminar Gaming jest Swain. Tylko mam wrażenie, że przez to, jak non-stop dzieje się akcja na mapie, Swain po prostu nie jest postacią, która za tym nadąża. Nie ma żadnej mobilności po mapie, poza teleportem, ten aktualnie w cooldownie. Jest całkiem powolny. I cały czas Icebisto był zaangażowany w 6 tylko zabójstw w całej rozgrywce po stronie Illuminar Gaming. 8 to nawet ze wszystkich 36. Więc Marcin Lebuda zdecydowanie gdzieś daleko, daleko. O ironio! Wytykam to, jakby to był jego problem, ale Sebex jeszcze gorzej pod tym względem wypada. Był tylko przy połowie, a miał być przecież Galio, który non-stop działa. Ale Digital Paradox mówi, dawno ci nie było, Lebuda, z nami. No to damy ci okazję. Chociaż Remor troszeczkę do tyłu i tutaj Hossi będzie jednak spowolniony. Jest błysk ze strony Icebisto. Jest jednak ten Galio, o którym wspominaliśmy. Czy będzie tutaj jakiekolwiek dodatkowe wsparcie? Bardzo daleko Tabasco, bardzo daleko też i Ulaj. Więc muszą sobie poradzić we dwóch. Chociaż dołącza do tego też wszystkiego Paweł Szabla. I on jest w stanie razem z resztą ekipy dobić Silmivaka za długo. Hossi, kolejny błąd popełniony przez niego. Już nadgonił Tabasco, już nadgonił Ulaj. A ten teraz biega prosto przeciwników. To była dobra decyzja. Pada jeden po stronie HG, teraz drugi. Delorda i Sebexa nie ma. Tabasco, tak jak i od początku, cały czas umierał, mimo że próbował robić co tylko mógł. Znów umiera. Co? Bez żadnego efektu. Kim jest ten szaleniec? Hossi! Przecież to było najpiękniejsze zagranie Ryza, jakie oglądaliśmy od dawna na polskiej scenie. Czy Hossi właśnie ich porobił? Niemal solo, trippy, po prostu wciskał E, pomagał CC. Ale Hossi kompletnie zrobił z Illuminar głupców w tej grze. W tym teamfightie, co za zagranie midlanera Digital Paradox. I to będzie 1-1. Wow, naprawdę, to jest niesamowite. Hossi wbił się w przeciwników i wydawałoby się, że spłynie od razu. Ale tylko Brawley zupełnie zabrakło. Tabasco, nie wiem, czy jest jakakolwiek walka, w której jeśli ktoś do niego się dorwał, on przeżył dłużej niż sekundę. On robił coś z zaskoczenia,
Ale jeśli tego zaskoczenia nie było, to on nie istniał. Zupełnie. Co za popis umiejętności na sam koniec spotkania. W sensie, to jest piękne w Rajzie. Widać, kto czuje Rajza. Tak mi kiedyś Cruiser, oczywiście najsłynniejsza twarz polskiego Rajza, tłumaczył, że zwykły Rajz umie walnąć klatkę, umie walnąć overloada, to każdy głupi, ale widać po ruchach, po takich detalach, kto naprawdę tego Rajza czuje. I widać było, po prostu Kosi lawirował między lewą a prawą stroną, unikając kolejnych ataków, non-stop reaktywując tarcze, reaktywując pasy, wtedy również dostawał od Jany. I to było fantastyczne zagranie na koniec tej rozgrywki, wyrównując stan best of three. I teraz już nie wiem kompletnie, czego się spodziewać. Zdecydowanie, ale myślę, że możemy się spodziewać, że IHG zagra nieco bezpieczniej kolejną grę, bo czuli, że mogą się rozpędzić, czuli, że mogą się pobawić po tym, co wydarzyło się na pierwszej Przekombinowali. Mapie. Ale też i jest na pewno nadzieja. Sercu i Blue Digital Paradox i jest sprawdzona nadzieja, że da się wygrać. Więc czemu by nie zrobić tego jeszcze raz? Owszem, mówiłem co prawda, że sukcesem na pewno będzie chociaż skarnięcie jednej mapy, ale jest już osiągnięte. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Czy zobaczymy porażkę Illuminar na początek sezonu 16? Wszystko jest możliwe, ale przekonać możemy się o tym tylko w jeden sposób. Ten oczywiście po przerwie. Fantastyczny sposób, żeby otworzyć rozgrywki ESL Mistrzostw Polski. Niespodziewane zwycięstwo Digital Paradox. Widzieliśmy oczywiście takie sytuacje jak wcześniej, gdzie Sneaky Foxes gdzieś urywa mapy Illuminar. Wtedy to było best of two w polskiej lidze sportowej, było 1-1. Tu mamy podobną sytuację. Nie wiemy, jakim wynikiem skończyłoby się tamto best of three, gdyby było w tym formacie. W tym formacie natomiast mamy to spotkanie i poznamy jedynego zwycięzcę. Jak najbardziej. I to jest niesamowicie ciekawe i w teorii można się kłócić, że wygrywanie pojedynczych map nie jest aż tak trudne na Illuminar Gaming, bo czasami lubią się pobawić, bo ogólnie mają słaby ten early game i jeśli za bardzo sobie pofolgują, to już jest trudno skombekować rzeczywiście. Ale teraz robili dwa comebacki i dwa razy je stracili na tej samej mapie. Tych comebacków to nawet bym nie zliczył, bo nawet nie wiem, kto w tej grze powinien prowadzić, a kto comebackował z definicji. Zakładam, że Digital Paradox, bo przez niemal całą mapę nie oddali prowadzenia w złocie. Zawsze gdzieś ta przewaga była. Albo było równo. Najpierw ona topniała, potem znowu powstała, olbrzymia i... Bądźmy szczerzy, na sam koniec była to gra wielkich błędów i wielkich pomysłów, więc mieliśmy taki obusieczny miecz z obu stron. I przyznam szczerze, że nie była to taka standardowa gra zarówno dla DP, jak i dla IHG. Myślę, że tutaj w kolejnym drafcie testujemy, jaki mają pomysł dalej, ale Illuminar zdecydowanie przesadzało w tych manewrach, a miejscami też przesadzali po prostu i Digital Paradox. Moment, w którym chciałem ich po prostu skrytykować za to, jak zaczęli wariować, próbując złapać Swaina, zapomnieli kompletnie o ulti Galio. Ale to samo robili przecież w poprzedniej grze. Ganiają za tym Swainem, jak za jakąś okazją. Kompletnie nie wiedziałem, czemu w ogóle flashują w jego kierunku kilkukrotnie. Icebeast po prostu stał, wysysał z nich życie, cały czas się leczył, Galio przyszedł i po prostu nagle zdarzył się ten magiczny outplay Ryza, ale wynik był dobry, ale moim zdaniem decyzja była błędna, w sensie czemu flaszujecie w trójkę na Swaina? Flasze są cenniejsze niż to, co zrobiliście z tym wszystkim i gdyby nie Hossi, ta gra mogłaby być skończona przez tę serię błędów, więc... Tak naprawdę to był teamfight, który był 50-50 i mógł pójść na korzyść EDP i mógł pójść na korzyść IHG i to zakończyło grę akurat w ten sposób, ale równie dobrze mogło się stać co innego, gdyby Hossi gdzieś tam przyjął jedno hard CC na swoją twarz, to całkowicie zniknęłaby drużyna w tym momencie niebieska. A to, że no to Tabasco spłynął od razu, to skończyło się IHG. Generalnie specyficzna rozgrywka ESL Mistrzostwa Polski. Trzeba przyznać oczywiście, że oprócz tego, że tak była też ta ciemna twarz, ale była też ta jasna twarz, widzieliśmy fantastyczne zagrania, fantastyczne dive'y z jednej i z drugiej strony, więc spodziewamy się fajerwerków na mapie numer 3, aczkolwiek spokojniejszego świętowania, bo te nie spodziewamy się już podwójnego invade'u na Breda. No tak, to... Nawet mi nie przypominają o tym, proszę cię, Awachirze. W każdym razie normalny scenariusz teraz by prowadził nas do wyniku 2-1 dla IHG i to już w spokojnej, kontrolowanej grze, być może z jakimiś pojedynczymi potknięciami w early game'ie, ale chciałbym zobaczyć, żeby w końcu ktoś utarł nosa Illuminar Gaming i chciałbym, żeby to właśnie Digital Paradox tutaj zwyciężyło.
że nie wiem, no już trochę czasu mija i ja wspominałem jeszcze przy pierwszych pikach i banach, że te czasy odeszły, że Illuminar sobie lubi strollować i czasami przegrywa te początki gier, a robią nagle znowu to samo. Mhm. I chciałbym, żeby ktoś ich w końcu za to ukarał, żeby odechciało im się właśnie takich nonszalanckich zagrań. I to tak wiele razy w jednym spotkaniu. No właśnie. Zobaczymy, wszystko przed nami. Oczywiście za moment też zaczniemy draft mapy. Trzeciej Digital Paradox oczywiście tutaj pojawiają się, jak wspomniałem już kilkukrotnie, jako debiutanci. Nie wiemy, czego od nich oczekiwać, ale jest to skład, który na pewno może zaskoczyć. Jest to skład, który może na polskiej scenie zamieszać. I na spokojnie widzę ich w top 6, jeśli się wstrzelą. Nie jest łatwo, bo każda z tych 8 drużyn naprawdę jest dobrze przygotowana i tak... Ja tutaj wychwalam Digital Paradox, ale to znaczy, że po kimś muszą się wspiąć. Czy będzie to Delusion Team Black? Ciężko stwierdzić. Proxima Gaming po zmianach w składzie też w ogóle nie wiadomo, czego się spodziewać, więc ostrożnie trzeba z wyrokowaniem i chwaleniem drużyn, bo to znaczy, że gdzieś trzeba byłoby ująć. Komuś innemu by trzeba było ująć. Nie wiem, jak silne jest EDP, ale o tym, co tutaj prezentują, wygląda ok. Jest potencjał. Tak, jak najbardziej. Zobaczymy też na pewno Fake Team w następnym spotkaniu przeciwko Team Ascent. To według mnie będzie niesamowicie ciekawe, bo Ascent no, pokazali i nawet mówili, czy to w wywiadach, czy to gdzieś za sceną, że oni chcą walczyć, że ich denerwuje to, że gdzieś tam się ich stawia z boku, z tyłu, że nie doceniało się ich wchodząc do tego Pucharu Polski Cybersport, więc też i oni pokażą, co potrafią tutaj w Mistrzostwach Polski. No ale już ostatnie w tym spotkaniu BO3 piki i bany przed nami. I nie zobaczymy po raz kolejny Zaka, co zupełnie nie jest zaskakujące, ale i ban na Caitlyn tutaj się pojawia, więc Woolite znowu będzie musiał gdzieś oscylować w okolicach Ezreala, czy być może czegoś zupełnie innego, czy tym razem zagra po prostu bezpiecznie sobie Tristanu. No właśnie, Urgota konsekwentnie też Sin Miwakowi odbierają. Hossi nie zagra swoją LeBlanc, więc banują takie bardziej solo carry postacie niż teamowe. Zarówno Urgot, jak i Camille, jak i LeBlanc to są indywidualiści. Rzadko kiedy próbują się grupować, raczej działają na własną rękę. Podczas gdy te teamowe postaci banuje właśnie Digital Paradox, pozbywając się chociażby Ryza czy Zaka. No i co, First Pick Tristana? Jest to realna opcja tak naprawdę. No zdecydowanie, ale i też na pewno opcji jest wiele. Będzie to Xayah. Co ciekawe, czy ta nie była przypadkiem banowana? Była przez EDP, poprzednio było to ostatnim banem w pierwszej rotacji. Teraz zostało pozostawione i Woolite będzie się tą postacią cieszył, ale właśnie sugerowaliśmy, spodziewaliśmy się tego, że to raczej Fru będzie po nią sięgał. Dokładnie, bo to jest postać, której gdzieś tam jest kojarzony. Woolite mniej, o wiele mniej. Był taki moment, kiedy zaczęli świeżo po powstaniu Illuminar eksperymentować z Xayą. I tak naprawdę Delort mówił, o to taki nowy nasz zagrywka, takie zobaczymy co z tym wyjdzie. Nie ustabilizowała się ta strategia, ta Xayah się rzadko pojawia dla Pawła. Natomiast to jest ważny wybór dla Digital Paradox. Podbieramy Rakana czy nie? Bo jeśli nie, to w następnej rotacji bierze go Delort. Mhm. I mamy bardzo silny duet kochanków na Dolnej Alei. Ale jeśli Digital podbiorą, no to Rakan kompletnie nie synchronizuje się z Tristaną, więc bierzesz słaby botlane, więc pytanie, czy chcesz przeciwnikom zabrać silny i mieć słaby, czy jednak oddać i spróbować wydraftować dla siebie coś silniejszego. Ja po raz kolejny poszedłbym w tę drugą opcję, żeby to Digital Paradox postawiło na swoim komforcie, bo IHG będzie silne, nieważne co się stanie tak naprawdę. Więc tutaj raczej swój własny komfort być może. IHG nie zdecyduje się na tego Rakana, co byłoby nieco nierozsądne, ale to może później zostać zbanowane. Jednak będzie Delort oczywiście miał Rakana w swoich rękach. Jest też Skarner dla Tabasco. Na razie pozycja IHG wygląda na pewno bardzo, bardzo dobrze, ale po drugiej stronie też nie mamy do czego się przyczepić, jeśli widzimy Tristana i Sejuani. To są też niesamowicie solidne postaci wpisujące się w tym momencie w metę. No i do momentu, aż zobaczymy jakiś pik do zakwestionowania, nie można się wcale odezwać, a Alistar też według mnie jak najbardziej pasuje. Bardzo bezpieczny botlane. A zobaczymy, czy sobie poradzą. Oczywiście ostatnio widzieliśmy, jak też Janna plus Caitlyn, silny duet, rozwalił Tristanę Fru, nie dając jej kompletnie farmić. Mm-hmm. Tutaj znowu mamy silny duet Tristanę, czy tam Fru się podniesie, ale wiesz, rozmawiałem z trenerem EDP i mówił, że
no Fru po prostu jest od klikania. Nie jest to osoba, która dużo się wypowiada, ale to często jest taka cecha AD Carry. Po prostu są z powodów głównie gameplayowych, po prostu grają swoje. I wiesz, widzieliśmy to, Tristaną gdzieś tam sobie grał, ale przede wszystkim Varusem. Wykonał świetną robotę mimo tak, wszystko. Tak, zdecydowanie. Więc zobaczymy jak na tej Tristanie, potencjał jest bardzo duży. Swain wreszcie zbanowany i to jest coś, co musi się pojawiać jednak, widząc co Icebeast to robi. W sensie, jestem okej z niebanowaniem go na samym początku i takie, jeśli chcecie Swaina od razu, musicie coś za to poświęcić. Tak, tak. Wtedy nie dostaniecie na przykład całego botlane'u albo nie dostaniecie Skarnera. Ale Swain tak lekką ręką w drugiej fazie pików nie powinien być oddawany. Zdecydowanie i też z drugiej strony myślę, że z tych postaci, które pozostają później, raczej Icebeast to nie powinien mieć problemu, równie dobrze może wziąć Orna, który zawsze sobie świetnie poradzi. Chociaż zabierają mu teraz Gnara i to jest kolejna postać, o której chciałem wspomnieć. Więc jakiś plan na pewno i Blue Digital Paradox ma i za to trzeba ich pochwalić. No ale trudno jest wybanować, czy nie przypadkiem kogokolwiek ze strony IHG tak naprawdę, może Sebexa ewentualnie. Sebex oczywiście zawsze gdzieś tam znajdzie postać dla siebie. Tutaj opcje są, no właśnie, jest ich kilka, chociażby jest Galio. Mhm. Ten Galio, który nie do końca wyszedł na mapie poprzedniej. A Ornn zbanowany przez IHG. To na pewno jestem tutaj już o wiele bardziej zaciekawiony tym, co weźmie Icebeast. To pojawia się Shen ze strony Digital Paradox. I w tym momencie jest takie jest bardzo mało. Chorągiewka na horyzoncie dla Digital Paradox. Nie mają obrażeń aż do late game'u. Muszą to uzupełnić ostatnim pikiem. Obowiązkowo. Może jakaś Syndra? Gangplank ze strony Icebeasto. A tutaj midlanerzy, którzy na razie nam się przewinęli. Może być to ani wie, mi się wydaje. Zbyt pasywna. Będzie to na pewno duże ryzyko, ale w teorii potrzebujesz kogoś, kto jednak coś szarpnie. Malzahar. Też nie. Syndra byłaby... Szukamy dalej. Syndra byłaby perfekcyjna. Trymbi, przewijaj piki, przewijaj. Kasadin? Teoretycznie obrażenia ma. Jestem na nie. Okej. W sensie, obrażenia są, ale one przyjdą w late game z kilkoma, trzema, nawet czterema przedmiotami. I ta kompozycja nic nie robi. Po prostu oddaje grę. Okej, może inaczej. Nazwijmy to po prostu trzy przegrane linie. Jest to jeden z tych grzechów, który robisz w drafcie. Ogólnie unika się, wiecie, League of Legends jest dynamiczną grą pełną ewolucji, zmian i powiedzenie, że to jest złe, często jest błędne ironicznie, bo ktoś pokaże, że to nie, to jest dobre, tylko było źle grane. My zagramy to dobrze, wykonamy, wyegzekujemy dobrze. Ale jeśli już taki spis 10 grzechów, 7 grzechów głównych, to myślę, wydraftowanie trzech przegranych linii jest kontrowersyjne samo w sobie. Lepiej, żebyś miał jakąś dobrą wymówkę na to. I nie wiem, czy ona się pojawiła. Bo bądźmy szczerzy. Kasady nie ma jak odpuszować Azira i będzie przegrywał linię. Gangplank to znana kontra Shena. Tak. Farmi sobie za darmo Gangplank, obija go. I masz, wiesz, Armor Penetration w postać, którą ten armor zdobywa. Tristana oczywiście i Alistar nie mają. W sensie Alistar daje radę na Rakana, bo on skakuje w ciebie, podbijasz go i wrzucasz pod własnego tureta. Alexaia, Rakan będą ich obijać, to nie będzie łatwa linia dla tutaj chłopaków z EDP. I do tego jeszcze Sejuani. Jest tylko ostatnia rzecz, która dla mnie, tak patrzę na te trzy linie, takie, okej, pokażcie dżunglera. Jeśli to jest Lee Sin, jeśli to jest Nidalee, jeśli to jest Skarner, okej. Będzie biegał między tymi liniami i będzie takim mostem od... będzie takim mostem, żeby z tego tragicznego early game'u dostać się do late game'u. Będzie biegał, upewniał się, że każdy może farmić, dostawiał wizję, niekoniecznie nawet gankował, co asystował. Sejuani to też bardzo pasywna postać Skarnera, zwłaszcza w matchupie. Jestem na nie. Mój typ, Illuminar po prostu przejedzie się, bo są drużyną, która ma aktywną kompozycję i potrafią ją wykorzystać. I wracamy do tej kompozycji z gry pierwszej Digital Paradox. Gdzie po prostu oddadzą wszystkie turety na mapie. Oddadzą 5 turetów, zanim się pojawi Baron. Tak, jest na pewno na to szansa i to jest ten spodziewany wynik tej gry, ale ja bym powiedział też, że liczą znowu na to, że po prostu ich popełni jakieś błędy. No ale rzeczywiście się to każda kompozycja wygra w takiej sytuacji. No tak, niby tak. Ale powiem tak, innym jeszcze błędem są takie bardziej już techniczne sprawy, na przykład do Kasadina. Kasadina chcesz wziąć teleport, jak najszybciej ściągnąć go ze środkowej linii, bo nie jest w stanie jej bronić. Nie ma wave clearu, jest postacią melee, nie może farmić i się pojawić tam więcej niż dwie osoby rywali.
więc chcesz go ściągnąć na boczną linię, żeby tam spokojnie sobie rósł, dojrzewał. I wtedy AD Carry chcesz stawić na środek. I ten AD Carry lepiej, żeby to była Ashe, żeby to była Caitlyn, Sivir, ktoś o świetnym wave clearze. Stary Varus obecnie do końca. Znaczy Varus grany pod Lethality i tak dalej. Taką postać chcemy zobaczyć do pary z Kasadzinem. Tristana, jak zbuduje static, powiedzmy daje radę, ale to nie jest to, czego Kasadzin... To jest zbyt mało, żeby wypełnić te braki, jakie Kasadzin przynosi. I to jest bardzo pasywna kompozycja i troszeczkę taka trochę pycha zakładać. To jest wiadomość od Digital Paradox. Ej, Illuminar, nic nam nie zrobicie przez 35 minut. I wtedy wygramy. Nie, zrobią wami to bardzo dużo. Stracicie wszystkie turety wewnętrzne i zewnętrzne, zanim tak naprawdę dofarmicie drugi przedmiot, zanim w ogóle się uruchomicie. Chyba, że ten, nie wiem, jakieś zagrania z Szenem Boskie, ale z kim? Sejuani? Z Alistarem? Nie wiem, ja doszukuję się ewentualnie jakiejś efektywności Sejuani. Patrząc na to, jak ona ostatnio była rozgrywana na polskiej scenie, na pewno takie opcje są, żeby ona była aktywna, żeby te ganki jakoś wychodziły. I też może teoretycznie się to posypać. Jeśli wejdzie jeden, drugi gank Sejuani, to będą cały czas one efektywne, ale no... Tak mówisz cały czas te argumenty, strącasz wszystko, co mogłoby być ewentualnie za Digital Paradox. Ja na siłę staram się znaleźć. Bo z pustego nawet Salomon nie naleje. Tak. To nie o to chodzi, że to jest błędna kompozycja, tylko taka pusta, takie dookoła czego możemy zagrać. Normalnie bierzesz Shena, ale nie ma dobrego, z kim zagrać ma ten Shen i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc brakuje takiego warunku zwycięstwa. I jedyny ich, bo nie nazwę tego warunkiem zwycięstwa, 35 minut farmiemy i wtedy ich kopiemy, bo mamy Tristana i Kasadzina. To jest pisanie palcem po piasku, to jest myślenie życzeniowe. I na Illuminar Gaming. Tak, gdzie po prostu padnie najprawdopodobniej w 22 minucie, Baron gra się zakończy przed 35 minutą, a nawet też nie mówimy o tym, że nie będą mogły te postaci farmić przez większość czasu. I ja oczywiście jak najchętniej bym się z tobą zgodził, ale to co powiedziałem jeszcze przed pikami, chciałbym, żeby ktoś w końcu utarł nosa Illuminar Gaming, więc gdzieś po cichu liczę, że może gdzieś tam dla Iblu będzie to łaskawsza gra niż to, co przed chwilą opisaliśmy. Oczywiście. Zdarzają się też takie sytuacje, że może to jest taki troszeczkę zakład, takie małe ryzyko podjęte przez Digital Paradox. Może pomyśleli, okej, wygraliśmy ostatnią grę zwariowaną, może Illuminar będzie troszeczkę takie skofundowane, może się będzie bało. Może się będą bali, może powiedzą tak, może stwierdzili tak, Illuminar teraz powiedzą sobie, okej, dobra, to może teraz nie szarżujemy, nie dajwujemy, nic nie robimy i może wygramy na Baronie, bo jesteśmy lepszą drużyną. I to by sugerowało, że dostaniesz te 20 minut farmienia, co by w dużym stopniu ułatwiło. Tylko po prostu wydaje mi się, że Illuminar zbyt wiele meczów przegrali. Zbyt wiele map przegrali, żeby spodziewać się, że nagle porażka ich kompletnie zmieni. Myślę, że po prostu to był kubeł zimnej wody, ale po chwili będą całkiem trzeźwo już myśleć. I spodziewam się, że Tapasco będzie agresywnie grał. Spodziewam się, że Woolite i Delord będą szarżowali na linii. A Izbisto po prostu kontrolował swoją linię z Selexem. Podejście na górną aleję, ale kiedy to Hossi prowadził Gamesiego swoją drużynę, to raczej nie mogliśmy się niczego tutaj spodziewać. Kasadin bez żadnej kontroli tłumu, bez żadnej możliwości zatrzymania. Icebisto do niczego nie mógł doprowadzić. Teraz to Tapasco na skarnerze. Na to troszeczkę czekałem. Chętnie obejrzę tę grę w jego wykonaniu. Wiem, że troszeczkę i też, że on jest podekscytowany tą postacią. Więc kiedy zawodnik będzie też czerpał radość z gry, to może być ona jak najbardziej lepsza dla niego. No ale zobaczmy co dalej, bo rozpoczyna nam się ta właśnie potyczka. Ostatnia mapa tego BO3, ale pamiętajmy, że przed nami jeszcze więcej sportowych emocji związanych z pierwszą kolejką SL Mistrzostw Polski. No bo przecież Ascent zmierzy się z Fake Team. Tam gra może być nieco bardziej wyrównana, tam nie będzie aż tak spisana na straty jedna z drużyn, tak jak tutaj i Blue Digital Paradox. Więc może tam być jeszcze lepiej. A póki co, Delord, podwójne podbicie z WU. Fru mocno obity, a Trymbi odpowiada atakiem Woolite'a, a nie przeciwnego supporta. Nie skupia się nad tym, żeby wbić Delorda, który był dosyć blisko wieży przeciwnika, właśnie w zasięg tej wieży, a jednak na tym, żeby Woolite nie stworzył większego zagrożenia dla Fru. I znów robi to samo. No więc ciekawe użycie headbutu. Bardzo defensywnie, bardzo, bardzo defensywnie. Tego nie można powiedzieć o topie! Och, Parley!
1-1. Pakt właśnie, 1-1. Pakt krwi z obu stron, można powiedzieć. I to nie było worth it. Icebisto, mam nadzieję, że takie decyzje nie będą w Węgrzech się toczyły koło twojej głowy, bo lepiej było po prostu zmusić Simliwaka do cofnięcia, użycia teleportu i tyle. A tak to tracisz flasha i tyle. Nie masz tej przewagi w creepach, w doświadczeniu, którą mógłbyś mieć w tym momencie. Nie masz jakiejkolwiek przewagi właśnie w umiejętnościach przywoływacza z przeciwnikiem. Dziwne. Ale jesteś do zgankowania potencjalnie. Tak, ale właśnie widząc to, jak grają zawodnicy EDP i tutaj na topie i tam na dolnej alei, no to naprawdę oni po prostu podkreślają to, co mówiłeś. My chcemy farmić, zostawcie nas, nie bijcie. Znaczy, no i właśnie chodzi o to, jak popatrzymy na minimapę, gdzie mój główny kontrargument na tą pozycję jest. Wszystkie linie spuszowane. I z kim ma grać Milsz naprawdę w tym momencie? Nie może nic zrobić. W teorii myślisz, o, to może wszędzie gankować, bo wszyscy spuszowali. No, to tak nie działa w League of Legends najczęściej, bo jeśli oddałeś całą mapę i trzy linie, to nie masz wizji w ogóle. To jest dobry headbutt ze strony Trybiego, ale Fryu, ale się zapędził na całe szczęście. Nie było jak za tym podążyć dla IHG. Tak jest, ładne zagranie na dolnej linii, aczkolwiek kosztem summonerów w przypadku Trymbiego. Rakan również spalił swojego flasha, ale bądźmy szczerzy, Rakan jest jedną z tych postaci, która flasha używa głównie do ofensywy, bo mechanizmów ucieczki to on ma aż zanadto, także powinien być w miarę bezpieczny. W międzyczasie widzimy tutaj małe potyczki, Kosi po prostu wyłapany i to nie ułatwi spraw. 2-1 dla IHG, tym razem nie przypłacają to żadną dziwną śmiercią od wieży. I to było też przy udziale Tapasco, więc póki co przewaga junglera po stronie IHG, ale Milsz wchodzi z dobrej strony, łapie Ulajta. Ulajt od razu po błysku, od razu po uleczeniu jest w stanie jednak przeżyć i to Milsz przyjmuje zdecydowanie za wiele obrażeń od wieży. Jeszcze do tego Delor dołącza, wracając się z bazy. Spellbook, proszę państwa, IHG zaskakuje, bo ten spellbook nie jest już aż tak często brany przez zawodników i rzeczywiście może zaskoczyć. Naprawdę, jedno można powiedzieć. Fru niestety uleczył Trymbiego, a nie Milsza. Ten heal poszedł ciut za późno. Normalnie by u zasięgu stali Sejuani i na niej by poszło uzdrowienie, tylko te ćwierć sekundy za długo zastanawiał się AD Carry Digital Paradox. Po części to zabójstwo, to jest tego kwestia. 3-1 póki co, jeśli chodzi o kille. No i Illuminar zbudowało sobie już przewagę 2000. A przewaga w farmie na topie na pewno w tym pomaga, ale generalnie działają naprawdę nieźle. Tym razem już 54% głosów na IHG, więc dramatycznie spadła tutaj jakby część widzów głosująca na nich. I to już jest taki pierwszy sukces Digital Paradox, prawda? Może właśnie przez to, że ludzie zobaczą, że to nie są jakieś no kolejne no-name'y, bo bądźmy szczerzy, czasami widząc nowe nazwiska, część społeczności ma tendencję do od razu dyskredytowania, spisywania na straty, dobrze to ująłeś. To takie, o nie, nie, ja tłumaczyłem, wszystkie 8 drużyn nie są tu bez przypadku, wszystkie 8 drużyn będą tutaj wygrywały, jeśli przeciwnik nie będzie grał na serio lub będzie nieprzygotowany. Illuminar, jedno lub drugie chyba im się wkradło, lub oba, i Digital Paradox mają mapę i już dostają pewną ekspozycję. I to jest kolejny powód, dla którego chcesz grać w ligach, chcesz grać w ESL Mistrzostwach Polski. To po prostu może być dla ciebie fantastyczne budowanie struktur jako drużyna na polskiej scenie, jako pewna tożsamość, jako pewna, jak to się już u nas w Polsce mówi, marka. Tak, i zresztą same Mistrzostwa Polski razem z Pucharem Polski Cybersport się reklamują w ten sposób, że to jest przepustka do profesjonalnej kariery sportowca. Dokładnie. Zobaczymy, nasi e-sportowcy tutaj jak na razie po 7 minutach, a raczej w 7 minucie wymieniają się tu i ówdzie last hitami. Tych na pewno uzbierało najwięcej Icebisto, tego mogliśmy się spodziewać. Sin Miwak ma Stand United i w teorii można pomyśleć jako Illuminar Gaming, o nie, Shen teraz będzie kontrował wszystkie nasze zagrania. Nie do końca będzie chciał to robić, to Planer Digital Paradox. Bo patrząc na kształt alejki turnej, a masz po prostu cały czas zapuszowaną linię, non-stop. I Shen będzie pod tą wieżą i jeśli użyje teleportacji straci z ulti, straci wieżę i trzy fale minionów. I nawet będziemy się zastanawiali, czy to było worth it. I to jest, mówiłem o takich małych technicznych błędach Digital Paradox, jakie popełnili budując tę kompozycję. Mówiłem o złym dopasowaniu AD Carry do Kassadina. Shen nie pasuje do takiej kompozycji. Po pierwsze, Shen lubi aktywne postaci.
takie, które non-stop idą do przodu. Kamil w dżungli, Nocturna i tak dalej, i tak dalej. Jeśli ty jesteś Shenem i mówisz, chodź zróbmy coś na mapie, a wszyscy takie, a to nie farmimy 35 minut? No to Shen ma takie, okej, to ja też farmię. I taki Shen jest bezużyteczny. Jeśli chcesz farmiącego tanka, weź Maokaja lub Siona, czy Orna i tak dalej. Będzie bardziej użyteczny w teamfightach. I jeszcze do tego, jeśli cały czas jesteś pod wieżą w przegrywającej linii, no to dżungler ci nie pomoże. Musi pomagać dwie inne przegrywające linie, dwie inne ratować. Więc Shen tak naprawdę nie pasuje do tych setupów, w mojej opinii. Wzięli go, tak mam wrażenie, żeby ratował w razie czego sytuację. Tak naprawdę w praktyce tego się nie uda uskutecznić. Mam takie odczucie. Mhm. Też mi się tak wydaje, ale no w teorii te opcje wskakiwania są. Tylko tak jak mówisz, po prostu będzie to za późno. Bo zawsze możesz mieć Yolo Kassadina czy Yolo Tristana w swojej drużynie i im tutaj pomagać, albo ewentualnie zaryzykować Stand United na Alistara, który raczej tego nie będzie potrzebował, ale chodzi o sam fakt inicjacji. Nice Beast to bardzo dobrze sobie poradził z Sinmiwakiem, ten musiał odskakiwać Shadow Dashem, ratować się błyskiem dosyć niedawno po samym użyciu kanonady. Więc Ice Beast to wywiera ogromną presję na Shenie, jest w stanie jeden na jednego na niego wygrywać nie tylko w farmie, ale i w bezpośredniej walce. Jest i ultimate od Skardera, zupełnie nie trafia Sejuani, Milsz, co to było? Owszem, i co prawda flash zużyty, ale Illuminar wiele nie zainwestowało w tę sytuację. A Shen tracić będzie. Traci właśnie falę z kanonem, straci prawdopodobnie kolejną. Och, jest teleport, zapomniałem o tym, że ten wrócił. To przynajmniej tyle. Ale ten teleport został właśnie wymuszony do użycia. I teraz Illuminar ma darmowe 5 minut, wiedząc, że Shen nic nie zrobi. A na pewno trzeba brać pod rachubę Ultimate, ale już też tłumaczyłem tą matematykę kalkulowania, czy warto ratować, czy nie, jeśli jesteś Shenem. No teraz tego nie będzie miał dostępnego i tak. Nie musi nad tym się zastanawiać, rozwadniać się nad tym, czy potrzeba interweniować, pomagać swojej drużynie, bo po prostu tego zrobić nie może. Fru obrywa za połowę swoich punktów zdrowia, ale cały czas jest bezpieczny, chociaż Tristana za każdym razem, kiedy używa tego Rocket Jumpa defensywnie, to wyłącza się tak naprawdę na 15 sekund, może nawet dłużej. Delort agresywnie też podchodzi. Cały czas obija przeciwników, szuka akcji, szuka okazji dla siebie, ale nie może na pewno aż tak agresywnie podejść, tak blisko wieży. To byłaby dla niego pewna śmierć właśnie z tym Alistarem, tak jak mówisz, wspominałeś przy pikach i pana, że ten Alistar świetnie akurat się wpisuje w tę linię. No ale niekoniecznie o to chodziło, niekoniecznie o to miało chodzić w tym spotkaniu. Na razie przynajmniej nie mamy tych 5 wież przewagi, o których wspominałeś. 10 minuta cały czas jest 0-0, załóżmy. Że sytuacja jest w miarę stabilna, a teraz może być nawet korzystna. Ulight i ucieka, ale nie jest w stanie jeszcze nikogo przyszpilić. Na całe szczęście jest żywy, ale doskakuje do tego wszystkiego. Chodzi Delord, defensywny flash, a Ulight z przywróceniem piórek, które powstrzymało zapędy przeciwnika bardzo skutecznie i nawet z 2-4 było blisko zabójstwa dla IHG. To prawda, ale trochę to jest niefortunne. To była szansa, żeby powrócić do tej rozgrywki. I mówiłem, że tą... Ulej zginę, prawda? Tak. To była tylko i wyłącznie jego wina. I chyba inaczej się tego ująć nie da. Pojawia się tutaj Delord po teleportacji. Próbuję tutaj może z Tabasco coś ugrać. Impale był dostępny, ale jak widać nie było jak tego wykonać. A Marcin Lebuda też troluje. Aczkolwiek, jak widać, Sinmiwak chyba... Zdobył jeden za jednego? Nie, przeżył. Tak, Sinmiwak chyba też się zbyt napalił, widząc okazję. Całe szczęście, Ice Beast to był w stanie jeszcze przetrwać jeden autoatak od Turetu, bo to na pewno by zagroziło jego życiu. Świetne! Emperor's Divide od Sebexa, ale nie zagwarantowało im tak naprawdę za wiele. To tylko zabójstwo na Trimbeam, a wszyscy byli na wykończeniu. Dało się z tego zgarnąć nawet triple killa. Wieża wzięta na topie. Więc zaczyna się z tymi strukturami. 2-0 w 12 minucie, tym razem bez Caitlyn. Wieża na midzie też wzięta, dlatego że Kassadina tyle nie było. Jest on 2 levele w tył. Dodatkowo 30 prawie creepów, no przesadziłem, 20 tutaj przewagi dla Sebexa. Kassadin 0 do Vages, podczas gdy oczywiście ten przedmiot będzie dawał mu fajne statystyki za 10 minut, a teraz jest jeszcze miałko. Flash tutaj był wymuszony, zagrany tak naprawdę przez jego. I Tabasco chyba troszeczkę teraz przeszarżował. Tabasco zrobił dokładnie to samo, co robił w poprzedniej grze.
O tych błędach wspominałem. IHG znów popełnia to raz Ulightem, raz Tabasco. No i nie jest to aż tak czysta gra, jakby na pewno IHG chciało. Nie jest to na pewno tak czysta gra jak pierwsza w tym spotkaniu BO3. Ale na szczęście jeszcze nie jest aż tak zła jak druga. No właśnie, widzimy tutaj bardzo ładne Emperor's Divide. Dolną wieżą mało brakowało. Trembi by przeżył, ale chyba nie spodziewał się, że Sebex ma jeszcze jednego żołnierza na straży. No i ten oczywiście wykonał zadanie swojego władcy. No i teraz jeszcze zabawa przy smoku. Ten smok to jest... au, jeszcze nie wiemy. Więc zobaczymy, czemu tyle zamieszania jest zrobione tutaj dookoła niego wywołane. Jest szansa, że to Ocean Drake. A jest to Mountain. Mountain Drake. Okej. Okay. Pierwszy tego typu smok, jeśli się nie mylę. W tym całym BO3 bardzo dużo Ocean Drake'ów zresztą widzieliśmy, co ciekawe. Pierwszy w pierwszym spotkaniu, dwa z rzędu w drugim spotkaniu, teraz pierwszy w trzecim spotkaniu. Cały czas te Ocean Drake'i. IHG nie może być z tego jakoś bardzo zadowolone, ale też i konsekwentnie przez wszystkie trzy gry w smokach dominują. No i teraz sobie go wezmą bez większego problemu. I jeszcze więcej obrażeń w obiektywy. I to jest problem akurat, bo grę spowolnić Digital Paradox chciałoby. A z tym smokiem nie będzie takie łatwe. Próbują wywołać Shena, lecz jest raz jeszcze Azir, który powstrzymuje rywali Shin Miwak. Co prawda złapał jednego zawodnika, ale czy uda się kolejnych, ponieważ Illuminar po prostu pierzchło na wszystkie strony świata. Ten Shadow Dash też złapał Sebexa, po czym Sebex od razu puścił Cleanse oraz Błysk, więc to na pewno zabolało i to był dobry Shadow Dash, a to było zaraz po Emperor's Divide, myślę, że tego się nie spodziewał tak bardzo Sebex. Ale i Ulight razem z Lordem walczą o dolną aleję, a przede wszystkim górna wewnętrzna wieża pada pod natarciem Ice Beast'o i Shin Miwak pojawił się na środku gdzieś tam mapy. Był w stanie uratować walkę, tak naprawdę nie stworzył komfortowej sytuacji dla swojej drużyny, a ratował ją. Zresztą po to też był brany i taki był plan, takie było założenie. A Ice Beast'o pogłębił przewagę IHG w tym czasie. Chociaż sami padnie w tej sytuacji, bo tutaj już nie ma ucieczki dla niego. Jeszcze będzie próbował farmić, jeszcze będzie próbował ogrywać jak najbardziej się da. Ale nadal jest to IHG, które wychodzi niesamowicie korzystnie z tego, szczególnie, że przecież Ice Beast'o kupił tyle czasu. Trzy postaci obecne na górnej ADI przez tak długo. Chociaż mam wrażenie, że tam na poziomie indywidualnym Illuminar gra dosyć niedojrzale. Widzimy gdzieś tam Tabasco, nie ma obok kolegi, gdzieś tam biegnie na mida i ginie. Tutaj Ice Beast to bierze sobie Reda, nie znając pozycji Kasadina, nie znając pozycji rywali. Takie wieża wzięta i myślisz sobie, wow, Ice Beast to kupił czas i właściwie za jednego killa mamy Tureta. Ale pamiętajmy o podstawach ekonomii, czyli zasady kosztu alternatywnego. Czy ta wieża bez śmierci Ice Beast'o nie byłaby wzięta i tak niedługo przez Illuminar? Czy na pewno musisz płacić cenę w postaci oddawania killa Kasadinowi, co zawsze jest błędem, jest bardzo ryzykowne? To jest igranie z ogniem tak naprawdę, Kasadin, któremu udajesz zabójstwa. Czy naprawdę było to konieczne? Czy nie wystarczyło po prostu cofnąć, wysłać Ice Beast'o i póki co nie miał problemu chyba z wzięciem aż dwóch Turetów na topie, to teraz to samo można robić na bocie, czy na pewno musiał ginąć? Po prostu zwracam na uwagę na to, że Illuminar popełnia tutaj dużo błędów. Na sam koniec dostają lepszą stronę wymiany. To będzie zawsze 70-30 dla nich, 60-40, ale ja po prostu sugeruję, że mają taką przewagę, że miejscami to może być 80-20. Nie tylko mają przewagę w złocie, ale przeciwne postaci jeszcze są dalekie od swojego gdzieś tam ośrodka mocy. Więc powinieneś o wiele łatwiej dominować rozgrywkę. No, teraz Ice Beast'o z małymi kłopotami, ale nie aż tak dużymi, jak można było się spodziewać z Alistarem biegającym prosto na niego. Fru nie był w stanie domknąć tej różnicy odległości wystarczająco szybko. No i Rift Herald. To będzie niesamowite ważne, bo to drastycznie przyspieszy tempo gry, jeśli chodzi o wieże, jeśli chodzi o struktury. Garnięte przez IHG dodatkowo, tak jak wspominałeś, ten Mountain Drake będzie to wszystko przyspieszał, a Fru może być martwy z rąk samego Ice Beast'a i tak też będzie. Omija Trymbiego szybciutko błyskiem, na całe szczęście na oparach zdrowia przeżywa Fru, mając gdzieś tam może w pewnym momencie nawet 10 HP. Nadciąga Illuminar Gaming i nie wiem, czy Digital Paradox jest na to gotowe. Na pewno nie jest, ale też jednocześnie są chciwi razem gdzieś tam z junglerem, ze swoim supportem, żeby zgarnąć Ice Beast'a, a zakończy się to tylko śmiercią Trymbiego. No ale znowu, Fru ledwo udało się umknąć z życiem. Hossi wyłapany Impalem i wciągnięty głęboko poza linię IHG też jest w stanie przeżyć. To trzeba docenić. To jest fajne.
ale to jest szukanie gdzieś tam pozytywów w morzu tego, co wygląda niesamowicie morzu źle. Morzu problemu. I okej, okay, moja przepowiednia pin zniszczonych wież przed 20 minutą została spełniona, ale z drugiej strony Digital Paradox grają o wiele aktywniej i lepiej niż się spodziewałem, ale jeśli pomimo tego i tak tracą, to są problemy i zobaczmy, co ja, no właśnie, wybierana m.in. z tego powodu. Kiedy wydajesz się, że wsadziłeś już ptaszynę w klatkę, no to właśnie, ona potrafi umsknąć. Mamy dwa zabójstwa kolejne dla Illuminar i otwarcie inhibitora, co pogłębia tylko problemy z Digital Paradox. I do tego jeszcze wieża brana na bocie, to jest po prostu powoli biała flaga. Mówiłem, tak się kończy wybieranie arcyskalujących kompozycji. Mówiliśmy, że 20 minut... Nie uchodzi to nigdy niemal na sucho, no po prostu niemal nigdy. Mówiliśmy, że 20 minut nawet nie będą mieli na tę farmę, porównując do 35, a jest 18 i już w tym momencie widać, że takie nie pozwoli uciec z tej klatki, którą przed chwilą użyłeś w kwestii Blue Lighta i Blue Digital Paradox. I też League of Legends nie jest grą, gdzie musisz robić takie wielkie poświęcenia, takie och, chcemy late game, więc poświęcimy pierwsze 30 minut. Niestety chciałbym, żeby taka gra była, bo uważam, że jeśli chcesz mieć late game, to musisz mieć coś za coś. Niestety League of Legends troszeczkę łamie te prawa i jest designowane, znaczy jest tak stworzone, że możesz mieć i ciastko, i zjeść ciastko. Chociażby Tristana. Okej, okay, jest to late game'owy hyper carry. Ale czy powiesz, że ma aż tak słaby early game i mid game, jak ludzie chcieliby wierzyć, że ma? I tak widzimy nagle, że wystarczy jedno zabójstwo i po prostu może być skuteczna równie dobrze w 10, 15 minucie. Powiedz, może inaczej, czy Illuminar Gaming ma słaby team comp w late game'ie? Znaczy, wiadomo, słabszy, na pewno skalowanie jest gorsze. Na pewno nie są to perfekcyjne postaci, Xayah nie jest hyper carry, ale jest okej. Okay. Azir jest jak najbardziej w porządku, jest bardzo silny, Gangplank również, Skarner i Rakan mają możliwości, wszystkie takie. Moim zdaniem Illuminar i tak dostało late game i wcale nie musieli za to dużo płacić. A trochę lepszy late game dostali EDP, a cenę zapłacili olbrzymią, więc po prostu nie zgadzam się z taką filozofią zestawiania wszystkiego i teraz tą cenę płacą, widzimy od 20 minut. I wynosi 12 tysięcy złotych i 3 smoki i zaraz no, wiemy co dodamy tak. Do tego. W tym Mountain Drake'a i Infernal Drake'a, który jest niesamowicie ważny, a o tym już nie trzeba wspominać, że Baron będzie jeszcze ważniejszy. I za chwileczkę kompletna dominacja dżungli i HG zabiera sobie buffy, nie dopuszcza przeciwników nawet w pobliże tutaj red buffa, a mówimy o Baronie. Który jest nieco dalej. Zobaczymy. Trymbi razem z Hossim próbują coś zagrać, ale biegnie już na nich Tabasco, który będzie w stanie dorwać Kassadina. Nie, jednak Impale nie został użyty. Tutaj próbują się bronić Stand United, wszystko rzucają, żeby ocalić Hossiego, lecz midlaner Digital Paradox po prostu odda swoje życie. Tabasco goni za każdym razem, jak ten Skarner ma wzmocnioną prędkość poruszania się. No nie odpuści do ostatniego momentu. Byle chociaż postraszyć rywali tak. I wygonić ich z dala z terytorium Barona. Izbisto pracuje nad dolną częścią mapy, a przy Baronie już Illuminar Gaming. Wulek na razie czyści wizję do momentu, dopóki nie pojawi się Tabasco, nie mogą tego rozpocząć, ale właśnie to rozpoczynałem i tak jak mówiłeś ostatnio w kwestii Wulajta, który atakował przez ścianę po stronie niebieskiej, tak będzie to robił Sebek znowu, żeby skontrolować właśnie na przykład nadchodzącego Milsza. Tutaj skakuje Delord, martwy jungler! Myślę, że możemy się w najbliższym czasie spodziewać także dokończenia gry, jeśli to tak ma wyglądać. Kolejna rzecz oczywiście, jeśli chcesz już iść full late game, upewnij się, że masz naprawdę niezły wave clear. Nie dobry wave clear, nie okej, tylko naprawdę niezły. Ponieważ chcesz przedłużać grę, chcesz czyścić falę minionów, żeby odpuszowywać ataki rywala. Kassadin taką postacią nie jest. Tristana nie jestem carry. Sivir może, Caitlyn jak najbardziej. Może jakiś Gangplank na tobie czy coś, ale nie jest to też Shen i... Po prostu podejdą z minionami od Barona i wezmą inhibitory. To się to stanie. Illuminar to jest tak proste dla nich w tym momencie. Nie muszą kombinować, nie muszą dive'ować. Po prostu weź miniony. Nawet nie trzeba wbijać pod wieżę. Po prostu je zniszczy. Tabasco biegnie po Milsza, ale Milsz będzie najtrudniejszy raczej do złapania. Wow, czy musiał akurat płysnąć po tego przeciwnika? Czy to ma znaczenie?
na ten moment. W tym momencie po prostu idą na topa. Tak. Dolną linią podchodzi Aizbisto. To jest preludium do końca Digital Paradox. No pytanie, czy to będzie ostatni błysk, którego Tabasco użyje w tym spotkaniu, czy jeszcze będą to przedłużali? Jak na razie, no, okay. Na pewno zostaną zniszczone trzy inhibitory. Pytanie, czy znajdą taką okazję, czy zabiją tyle przeciwników, żeby już dokończyć grę. Aizbisto pod natarciem, ale za to tworzy się nam base race po raz kolejny, tak jak i w drugiej mapie. No co można powiedzieć? Jedno trzeba oddać kompozycji Digital Paradox, bo tyle na nią krytykowałem. Gdy przeciwnicy popełnią błąd w twojej bazie, to Tristana i Kassadin mogą to szybko obrócić, ale nie. Mimo, że Illuminar wiele ich popełniło, w tym Best of Free, to kolejnych już nie. Woolite. 3 HP. Kontrola. Wzięta gra, wzięte Best of Free. I to była najłatwiejsza mapa ze wszystkich, ale tego się spodziewaliśmy, dopóki jakieś cudo się nie wystarczy. Nie wydarzy. I się wydarzyć, nie wydarzyła. 2-1 na korzyść Illuminar Gaming. Pierwsza i trzecia gra